Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 12 stycznia 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 80. odcinek NT Live w rozmowie o medycynie przedszpitalnej. Dziękuję drodzy Państwo, że jesteście z nami, dziękuję, że nas odwiedzacie, że nas słuchacie, że nas oglądacie. Wielkie podziękowania kieruję dla naszych wszystkich partnerów i współorganizatorów wydarzenia oraz tym wszystkim osobom, które wspierają naszą działalność poprzez udostępnienie informacji na własnych mediach społecznościowych, zaprzyjaźnionych grupach oraz oczywiście dziękujemy za to, że dodajecie Państwo nasze profile do swoich ulubionych subskrypcji. Bardzo się cieszę, że praktycznie każdego dnia wpada na nasz mail informacja, że kolejna osoba zainteresowała się naszą działalnością. Bardzo Państwu za to dziękuję. A nawiązując do naszych partnerów i współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia, to jak zwykle serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko Paramedic Poland, Ratownictwo Ratownik na Wyspach, Ratownictwo Medyczne łączy nas wspólna pasja, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Prehospital Blok, Lukas Felczer, Ratunkowa w Roztoce i dzisiaj szczególne profile, szczególne instytucje, które są z nami. Arktowski Polish Antarctic Station to profil na Facebooku, bardzo dziękujemy. Extreme Trauma Team, bardzo serdecznie się kłaniamy nisko. Maltańska Służba Medyczna, Bielsko-Biała, Pogotowie Oświęcim, taka grupa fajnych osób, które na Facebooku ma swoją grupę i tam wymieniają się doświadczeniami. Jest z nami Zakon Maltański, Polska, jest z nami Bielsko-Biała, miasto fantastycznych ludzi. Jest z nami również, są z nami również jeszcze dwie instytucje, o których za chwilkę, drodzy Państwo, będę mówił. Tak więc uprzejmie dziękuję, że znajduje się w Państwa przestrzeni miejsce na to, by mówić, by słuchać, by opowiadać o Nordisk Triggered Life. Drogą wprowadzenia do dzisiejszej audycji, drodzy Państwo, niech będzie taka krótka powtórka z geografii oraz garść informacji o miejscu, do którego za chwilę się przeniesiemy. Miejsce, do którego się będziemy przenosić za chwilkę, jest daleko, daleko stąd i między Norwegią, między częścią Polski, między tą strefą czasową, a południem, tam gdzie za moment wylądujemy, dzielą nas 4 godziny. Ale to może od początku. Miejsce to nazywa się Antarktyką. Jest częścią świata znajdującą się właśnie na półkuli południowej, która obejmuje Antarktydę oraz otaczający ją Ocean Południowy i położone na niej wyspy. Międzynarodowo uznawaną granicą Antarktyki jest równoleżnik 60 stopni szerokości geograficznej południowej. Status prawny Antarktyki i dozwoloną w tej części świata działalność określa tak zwany Układ Antarktyczny i powiązane umowy stanowiące międzynarodowe porozumienia. Wśród sygnatariuszy jest też Polska. W związku z tym w 1977 roku uruchomione, drodzy Państwo, została Polska Stacja Antarktyczna imienia polskiego badacza Antarktyki Henryka Arctowskiego, która jest polską całoroczną stacją naukowo-badawczą położoną nad Zatoką Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów Południowych. Stacja Antarktyczna, o której mowa, w której przebywają uczestnicy wyprawy, jest zarządzana przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Zatem uczestnicy wyprawy, eksperci, fachowcy, osoby, które zostały tam wysłane, to nasi świetni naukowcy, osoby, które na co dzień zajmują się bardzo poważnymi kwestiami sygnowanymi właśnie przez PAN. A jeśli chodzi o właśnie naukowców i specjalistów, to z wielką przyjemnością, drodzy Państwo, przedstawiam naszego gościa. Jest nią fantastyczna osoba, uwielbia się uśmiechać, uwielbia się śmiać, chociaż mówi, że to niekoniecznie od razu jest powód taki, że ma takie poczucie humoru, czasami się troszkę może stresuje, ale zapewniam dzisiaj Państwa, że pomożemy naszemu gościowi, żeby uśmiechała się z innych powodów. Nasz gość jest absolwentką, nasza gościni, to może będzie bardziej poprawne, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie uzyskała zarówno drugi stopień studiów oraz tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku.
ale co dla nas najważniejsze, jest również absolwentką Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Ratownictwo Medyczne Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Drodzy Państwo, witamy w NT Live panią dr Dorotę Podgórską, uczestniczkę 46. Polskiej Wyprawy Antarktycznej, naszego człowieka w Antarktyce, naszego ratownika medycznego. Dobry wieczór, cześć. Bardzo miło mi. Dziękuję Jacku za zaproszenie. Mam nadzieję, że uda się nam dzisiaj bez zakłóceń rozmawiać o ważnych kwestiach, ale i takich też mniej ważnych. Cieszę się bardzo, że się widzimy, że się słyszymy, bo to jest dowód na to, że niecałe 5 stopni odczuwalnych na minusie temperatury w Twojej stacji i te kilkanaście metrów na sekundę wiatru to nie jest aż taki, mam nadzieję, czynnik, który mógłby spowodować zerwanie nam tego sygnału. Nie ma opadów, nie ma śniegu, nie ma deszczu, zatem warunki mamy dosyć komfortowe, prawda? Tak, dzisiaj zdecydowanie jest idealny dzień na to, żeby rozmawiać. Fantastycznie. Fantastycznie. Pozwolisz, droga Doroto, że pozdrowię wszystkich widzów i słuchaczy. Napiszcie do nas koniecznie, absolutnie dzisiaj koniecznie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj słuchacie z takim hashtagiem NTLive, a szczególnie jeżeli są osoby z Bielska, z oświęcimskiego pogotowia, wszyscy ci, którzy znają doskonale Dorotę i mam nadzieję, że cieszą się tak samo bardzo na dzisiejsze spotkanie jak i ja, to po prostu do nas napiszcie. Za chwilkę będziecie się pojawiać, będziecie na pewno przywoływani przez nas tutaj i jeżeli macie tylko ochotę, to napiszcie ciepłe słowa, które na pewno tutaj zademonstrujemy. Szczególnie, że tak jak mi Dorota powiedziała w kuluarach, już tęskni za Polską, już się prawie, znaczy bardzo cieszę, że już za chwilkę, już za moment ten czas się wydarzy. Aż tak bardzo tęsknisz? Bardzo mocno? Tak, zdecydowanie to już jest jednak ponad rok. Praktycznie jak liczyłam, to dzisiaj jest 400 dni, jak jestem poza domem, więc to myślę, że już jest wystarczająco długo, żeby zatęsknić, więc myślę, że z ogromną radością wrócę do Polski, do mojego miasta, do mojego domu. Czekam. Bardzo, bardzo się cieszę. Raz jeszcze dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do naszej rozmowy i pozwolisz, że w tym momencie też podziękuję osobie, dzięki której to się wydarzyło, dzięki której się to przytrafiło. Nie wiem, czy Adaś nas słucha. Adam Ubych, ratunkowa w Roztoce, twój parter pogotowiany, z którym kiedyś miałaś przyjemność pracować. Należy podkreślić tu w tym momencie, że dzięki Adamowi, dzięki tobie, dzięki wszystkim osobom, które tutaj wrzuciły swoją część do tych naszych przygotowań, jesteś dzisiaj tutaj z nami. Tak więc teraz jest okazja, żebyś pozdrowiła w sposób szczególny Adama. Tak, Adasiu, bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie tutaj i poznanie mnie razem z Jackiem. No i przede wszystkim cieszę się z tego, że się udało, bo do nas już w zasadzie płynie statek, więc za 4-5 dni powinien tutaj być. Już siedzę na walizkach tak naprawdę i czekam po prostu na ten powód. Także w ostatniej chwili udało się mnie złapać, także rewelacyjnie, bardzo się cieszę. I w tym momencie, jak już wspomniałem, na ekranie pojawiają się osoby, które Ciebie pozdrawiają, które się z Tobą witają. Są to nasi stali widzowie, stali słuchacze NT Live. Są też osoby, które są dzisiaj po raz pierwszy i bardzo się cieszę, że kolejne osoby do nas docierają, ale to też Twoja zasługa w tym momencie. Pani Sylwia napisała, że tęsknimy za Dorotą, niech już wraca, więc ja myślę, że tak jest. Nawet pani Beata Janusz, która jest dzisiaj z nami, też właśnie tak napisała. Tak, tak, zdecydowanie. Sylwia to sąsiadka, bardzo pozdrawiam Cię Sylwio. Beatka, koleżanka z Bielska, też ze szpitala, także jak najbardziej też za Wami tęsknię. Jest z nami Karolina. O, Ola też się wyzywa. Karolinka, tak. Tak. Same znane nazwiska. Pozwolisz, że te osoby będą się przewijać, pojawiać, będą się pokazywać, a za chwilkę oczywiście będziemy wracać do tych wszystkich pięknych komentarzy, do tych wszystkich osób. Raz jeszcze przypomnę, że jesteś uczestnikiem 46. Polskiej Wyprawy Antarktycznej, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka, Instytut, o którym już wspomniałem, Biochemii, Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Powiedz mi,
jak bardzo ważne jest to miejsce z punktu widzenia prowadzonych przez Was badań naukowych i jakie ma to znaczenie dla nas, dla osób, które niekoniecznie są związane ze środowiskiem naukowców, badaczy, którzy się tym zajmują. To znaczy tak, generalnie sama obecność Polski tutaj na Antarktyce jest ważna pod tym kątem, żeby dawać taki swój wkład w naukę, która tutaj jest prowadzona. Przede wszystkim tutaj nauka, którą tutaj prowadzą różni naukowcy, to są prowadzone różne monitoringi. Monitoring ekologiczny, on polega na chociażby, że są wyjścia w teren, na których są liczone na przykład ssaki płetwonogie, czyli wszelkiego rodzaju foki, słonie morskie. Jest sprawdzona ich liczebność, jak się rozmnażają, czy ten cykl ich rozmnażania się przebiega prawidłowo, czy są jakieś choroby wśród tych osobników, które występują tutaj na wyspie. Też są również liczone ptaki, obserwowane, obserwowana ich migracja, czy wracają z swoich miejsc, gdzie przebywają tak jakby poza sezonem. Kolejnym monitoringiem jest na przykład monitoring glaciologiczny. Znowu on tak jakby ma za zadanie obserwację zmian klimatycznych, czyli między innymi przede wszystkim to, że ociepla się nam klimat i w tym tak jakby cały ten monitoring polega na tym, że są mierzone tak jakby po prostu sprawdzają, w jaki sposób cofa się lodowiec i na podstawie tych obserwacji można powiedzieć, czy przewidzieć tak jakby, jak bardzo ociepla się ten klimat. Czyli rozumiem, że w tych miejscach, gdzie ty jesteś, w tym miejscu, w tym obszarze, najbardziej widać, że ten klimat się bardzo szybko zmienia i najbardziej widzimy te niepokojące objawy. Tak w skrócie można byłoby odpowiedzieć. Tak, skracając tę wypowiedź, tak. Widać naocznie w przeciągu tych 10 lat, że te lodowce się cofają. No to proszę, już w tym momencie pozdrów i podziękuj wszystkim naukowcom, którzy pracują, którzy są ujęci w tym programie, który Polska Akademia Nauk, gdzie wspomniany już wcześniej instytut, o którym żeśmy dzisiaj rozmawiali, Instytut Biochemii i Biofizyki PANU, że ten zespół fantastycznych ludzi, który od wielu lat pracuje nad tymi zmianami, pokazuje nam, że to tę rzeczywistość. W imieniu wszystkich widzów, w imieniu wszystkich słuchaczy złóż podziękowania, chylę czoła przed Waszą pracą i jakby chcąc, zadając jeszcze jakieś pytania związane z samą działalnością stacji arktycznej, to niestety moja część medyczna w tym momencie wyrwie pierwsze pytanie skierowane do Ciebie, już takie nasze branżowe. Co tak się naprawdę wydarzyło, że poza tą częścią Twoją naukową jako geolog, jako doktor takich nauk, bo spowodowało, że chcesz jako ratownik medyczny w takim miejscu wykonywać swoje zadanie, bo miejsce, w którym teraz jesteś, life pack, którego widać, ten gabinet, który teraz posiadasz, jest naprawdę niesamowicie daleko oddalony od wszelkiego możliwego wsparcia. Co się takiego wydarzyło, że pomyślałaś, tam będę sobie ratownikowała? Czy się takiego wydarzyło? W zasadzie historia jest taka, że w 2018 roku chciałam tu przyjechać, znalazłam ogłoszenie, złożyłam podanie i już praktycznie wszystko było, może powiedzieć, dopięte na ostatni guzik, czekam tylko na ostateczną decyzję, czy faktycznie jadę, byłam w Warszawie na rozmowach, okazało się, że ktoś mnie wygryzł niestety z mojego stanowiska i pojechał ktoś inny. No i sytuacja tak się zakończyła, że stwierdziłam, dobra, najwyraźniej to nie jest dla mnie, tak mam się tutaj nie pojawić. No i może powiedzieć, że schowałam to gdzieś tam do pudełeczka z marzeniami, że może kiedyś. No i jakieś było moje zdziwienie w sierpniu 2021, kiedy będąc na dyżurze, wybrałam telefon właśnie z instytutu, że jest taka propozycja, że kiedyś składałam CV i są bardzo zainteresowani tym, czy czasem bym nie chciała się tutaj pojawić. No i jak to już Jacku wspominam, w kuluarach to dostałam tak naprawdę weekend na to, żeby się zdecydować, czy chcę tu przyjechać, czy nie.
I w tym momencie moje życie, tak jak mówię, no, można powiedzieć, obróciło się do góry nogami w zupełności, bo to był sierpień, a wyjazd miał być w grudniu, także trzeba było się bardzo zmobilizować, pozałatwiać bardzo dużo spraw pootwieranych w Polsce jeszcze i no, spakować się i pojechać. No bo właśnie. Więc jestem. No bo całe twoje przygotowanie akademickie, zawodowe no, miało na pewno ogromne znaczenie na to, żeby się tam znaleźć, bo tylko przypomnę, że ratownikiem medycznym jesteś od wielu już lat, pracowałeś zarówno w SOR-ze, pracowałeś w zespołach wyjazdowych, pracowałaś w służbie wolontariackiej, odbywałaś praktyki w przeróżnych oddziałach szpitalnictwa zamkniętego, miałaś okazję funkcjonować również w takich dużych zdarzeniach jak Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, działalności Fundacji Maltańskiej, o działalności Fundacji Maltańskiej też sporo wiesz, no to musiałaś stworzyć taki chyba pakiet umiejętności teoretycznych i praktycznych, żeby się tam znaleźć. Ale co przeważyło na tym, że tam się dostałaś jako medyk? Jakie wymagania trzeba było spełnić, żeby rzeczywiście się tam znaleźć? Co przeważyło? Ja myślę, że duże znaczenie ma to, żeby przede wszystkim mieć kilka lat doświadczenia. To na pewno i najlepiej właśnie w różnych jednostkach, tam gdzie jednak tej praktyki możemy nabrać, tak? Ponieważ można powiedzieć, że tutaj jesteśmy jednak zdani na siebie, więc jako jedna osoba zabezpieczająca przez zimę 9 osób, czy tam przez lato, 20 kilka, czasem prawie 50, to jednak to doświadczenie musi być. I wiadomo, no możemy się posiłkować teletransmisjami, teleporadami i tak dalej, ale jednak pewne rzeczy musimy się zdecydować na to, że my chcemy je wykonać, tak, że wiemy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Więc myślę, że kwestia, dlaczego się tu dostałam, no może właśnie dlatego, że gdzieś tam w różnych akcjach brałam udział, w różnych jakichś zabezpieczeniach, w różnych miejscach też pracowałam i to jakiś taki, myślę, też mogło mieć takie znaczenie. A powiedz mi, czy stawiano jakieś konkretne wymagania? Czy ktoś z punktu widzenia medycznego przejrzał twoje kwalifikacje i powiedział: fantastycznie, pani Doroto, ma pani taki certyfikat, taki kurs, takie dodatkowe rzeczy? Czy są one takie ogólne dla medyków w ogóle, którzy aplikują do tego, żeby, no żeby zadbać o bezpieczeństwo w bazie tych osób, które tam są i sobie trzeba z tym poradzić? Są jakieś specjalne wytyczne, czy bazujemy na umiejętnościach i uprawnieniach na przykład ratowników medycznych czy pielęgniarzy ratunkowych? Jak to wyglądało? To wszystko opiera się przede wszystkim na rozmowie kwalifikacyjnej, czyli w momencie przejścia tej wstępnej rekrutacji dostajemy zaproszenie do Warszawy, do Instytutu Biofizyki. No i następnie zostaje z nami przeprowadzona rozmowa na temat ogólnych naszych uwarunkowań kwalifikacji. No i na podstawie tego wyciągają odpowiednie wnioski, czy ten kandydat się nadaje, czy nie. Duże znaczenie też ma osobowość osoby kandydata, ponieważ no, tak jakby kierownik wyprawy jest obecny na tej rozmowie, no i tak jakby musimy w jakiś sposób też podpasować kierownikowi, czyli żebyśmy pasowali do ogólnej takiej charakterystyki grupy, tak żeby później nie było jakichś problemów takich interpersonalnych w grupie. Proszę. Nie tylko musimy być tak jakby pod kątem medycznym dobrze, trzeba też tak jakby przejść ten, można powiedzieć, taki psychologiczny pierwszy test podczas rozmowy już w tym Warszawie. Rozumiem. Jest z nami dzisiaj, jak już wspomnieliśmy, przy pozdrowieniach Karolina Ubych, która jest zarówno psychologiem i ratownikiem. Może Karola, napisz kilka słów, w jaki sposób takie procesy psychologiczne się odbywają, żeby wyłapać, czy w grupie ludzie, którzy zostaną wysłani na rok, czy na jakiś taki krótszy bądź dłuższy czas, będą w stanie z sobą funkcjonować w stosunkowo trudnych warunkach, no bo wy jesteście grupą osób, specjalistów, ekspertów w swojej dziedzinie, którzy no, de facto są zamknięci na
no, ogromnym obszarze, ale jednak w takiej małej przestrzeni, w małej społeczności. No, to jak sobie z tym można tak poradzić, jak już patrzysz na to z punktu widzenia swojego roku? Jest to bardzo trudne, czy jednak jest to do zrobienia i wymaga to tylko i wyłącznie naszej elastyczności? Jak byś to skomentowała? Ja myślę, że to wiele zależy od osób, które są właśnie na wyprawie. Natomiast my przed wyjazdem na wyprawę, jak już jest wybrana ta dziewiątka osób, w tym roku było 9 osób, mamy specjalne takie warsztaty tygodniowe. Podczas tych warsztatów właśnie mamy 2 dni z psychologiem. Mamy tak jakby dostajemy różne zadania do wykonania, które mają nas w jakiś sposób scalić, w jakiś sposób pokazać, czy jesteśmy w stanie polegać na sobie nawzajem, ale też doprowadzić nas do takiej sytuacji, gdzie zaczynamy się irytować, zaczyna nam coś doskwierać. Wtedy wychodzą tak jakby takie najgorsze nasze, można powiedzieć, cechy charakteru. No i to też ma za zadanie nas sprawdzić. Rozumiem. To są chyba też takie przygotowania, jak kiedyś z Marcinem Błońskim rozmawialiśmy z projektu Bezpiecznego Kazbeka, gdzie przyjeżdżają ludzie z jakimś swoim bagażem doświadczeń zawodowych i oni są też w jakikolwiek sposób poddawani takiej, może nie ocenie w złym tego słowa znaczeniu, ale czy ludzie pasują jakimiś takimi swoimi profilami. Rozumiem, że to prawdopodobnie odbywa się bardzo podobnie. Tak, tylko wiadomo, te 2 dni to są takie, powiedzmy, w warunkach fajnych. Jesteśmy w mieście, akurat odbywało się to w Gdyni, więc możemy sobie wyjść na plażę, możemy sobie wyjść gdzieś na miasto, się przespacerować. A tu jednak jest ograniczona przestrzeń. Jak jeszcze nie ma pogody, to siedzimy tak naprawdę wszyscy w budynku zamknięci i zaczyna się czasem tak, czasem są jakieś zgrzyty, czasem trzeba porozmawiać z kimś na osobności, pewne rzeczy wyjaśnić i to tak naprawdę z biegiem czasu człowiek widzi, że no jednak jest ciężko, tak? Czasem na tej takiej małej przestrzeni właśnie z tym takim własnym sosie siedzieć, więc to jest naprawdę duże wyzwanie. Powiedz mi, jak radzisz sobie ze świadomością, która no jest, wydaje mi się, że trudna, że gdyby się coś, nie daj Boże, złego wydarzyło, odpukać w niemalowane, gdyby zarówno zakres twoich możliwości, kompetencji, doświadczenia i sprzętowych, i wszelkiego rodzaju innych, no to trochę by nie wystarczał i potrzebne byłoby szybkie wsparcie, szybka taka pomoc, taki support. Jak sobie mentalnie radzisz z taką kwestią, radząc sobie z ogromnie dużą, wydaje mi się, presją, jaka na tobie spoczywa, jakim jest zabezpieczenie twoich załogantów. Jak sobie z tym radzisz? Jadąc tutaj, właśnie układałam sobie w głowie taki scenariusz, jak to będzie, jeżeli dojdzie do najgorszego. Więc można powiedzieć, że było to takie moje najgorsze przemyślenie, w jaki sposób zorganizować całą akcję, jeżeli dojdzie do sytuacji zatrzymania krążenia. Więc presja tak naprawdę ogromna, wydaje mi się, bo przy złej pogodzie, przy niesprzyjających warunkach tak naprawdę zostaję sama z taką sytuacją, bo nie dość, że nie mogę dostać pomocy z zewnątrz, takiej w zasadzie helikoptera czy dostarczenia jakiegoś tutaj dodatkowego sprzętu, też wszelkiego rodzaju telemedycyna też niestety może tutaj zawieść, więc bałam się tego tak naprawdę najbardziej, natomiast starałam się na tyle, na ile mogłam przeszkolić osoby, które są tutaj na stacji. Chociażby w tym, żeby wiedziały, gdzie leży jaki sprzęt, jak się go mniej więcej używa, że jak coś się zacznie dziać, ja powiem, słuchaj, podaj mi to, bo to jest tam, leży w tamtej półce, przynieś. Na zasadzie takie, żebym miała jak najwięcej pomocy od tych osób, które są tutaj ze mną na stacji, bo w zamknięciu w 9 osób naprawdę byłoby ciężko po prostu, ale byłam dobrej myśli, no i na szczęście, dziękuję, że się obyło bez jakichś ciężkich, dramatycznych sytuacji. Ile jest to kwestią tego, że Bogu dzięki nie trzeba było korzystać z takich bardzo awaryjnych planów, jest zasługą no, szczęścia, może też mniejszej ilości osób w danym miejscu, a ile jest to zasługą tego, że takie osoby no, bardziej uważają na siebie w takiej stacji, bardziej roztropnie podchodzą do pewnych rzeczy, albo też same są jeszcze też przygotowywane na przykład z
podstaw udzielania pierwszej pomocy z obsługi AED. Tutaj za tobą stoi Lifepack, ale no, może nie każdy sobie z tym poradzi. Można byłoby tak powiedzieć, że osoby, które pracują w takich warunkach, no, są bardziej przezorne, bardziej uważają na siebie, bardziej dbają o to bezpieczeństwo? Ja bym to podzieliła na takie dwa jakby segmenty. Pierwszy to jest ten, że my jadąc tutaj jesteśmy przebadani, żeby iść z każdej strony. Mhm. Jedziemy do Warszawy do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Tam mamy dwa dni takich intensywnych badań. Przechodzimy wszelkie możliwe badania, testy wysiłkowe, wszystkich chyba lekarzy możliwie, bardzo szczegółowe badania krwi. Więc generalnie tutaj na zimowanie dopuszczane są osoby zdrowe po prostu, z końskim zdrowiem, tak? Więc jeżeli gdzieś tam mamy jakiś malutki odchyłek, chociażby nie wiem, w poziomie witaminy D czy w cholesterolu, my musimy w ciągu iluś tam tygodni, czy tam dwóch, trzech tygodni na przykład nadrobić tak jakby te zaległości w tam witaminie D czy w innych parametrach. No i na podstawie tego dostajemy wtedy orzeczenie, że możemy jechać. Jeżeli ktoś nie dostanie orzeczenia, wiadomo, on jest wykluczany, no i trzeba szukać kolejnej osoby. I to jest ta pierwsza kwestia, czyli to zdrowie, które tak jakby musimy, my tak jakby jako osoby tutaj przyjąć jako zdrowe osoby po prostu. Druga kwestia to właśnie są szkolenia. Część osób jest przeszkalana w ramach tak jakby przez instytut. Odgórnie dostałem jakieś tam skierowanie na szkolenie, są szkolone. Przed samym wyjazdem również my jako grupa jesteśmy szkoleni, mamy jednodniowe szkolenie medyczne. No i później, jeżeli już jest na to czas, warunki, to takie indywidualne szkolenia, ja tutaj prowadziłam też stacji właśnie z obsługi AED, mamy na stacji jeszcze dwa dodatkowe AED, poza tym lifepackiem, który jest tutaj za mną, więc starałam się łącznie z prowadzeniem masażu, mamy też również tego fantoma do prowadzenia masażu serca, także wydaje mi się, że grupa, jeżeli coś by się działo, byłaby w stanie w dużej mierze mnie wspierać i zapoznać to wszystko. Mhm. Pojawiają się dzisiaj w naszej audycji zarówno osoby, które nie mają przygotowania medycznego, mniej lub bardziej zaawansowanego, ale jak tutaj pojawiła się właśnie informacja, jest z nami Krzysztof Wiśniewski, Wiśnia z Bydgoszczy, którego bardzo ciepło pozdrawiam. No, reprezentuje Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. I dlaczego o tym mówię? Chciałbym też zapytać ciebie w tym kontekście, jak wygląda właśnie ten przekaz do wyższego poziomu referencyjności, o tą konsultację, o tę rozmowę z lekarzem, czy z ratownikiem koordynującym, czy z pielęgniarką koordynującą. Jak ty możesz w tym momencie narzędzi korzystać? Jak to wygląda w twojej pracy? Wiesz, tak, mamy wsparcie takie... Powiedziałem, tak, przepraszam, już znika, oczywiście. To jest dosyć, tak, wiemy, zdarza się jak najbardziej. Pytałeś, przepraszam, bo ja się rozproszyłam trochę właśnie tym, pytałeś o wsparcie ze strony... Tak, kiedy dzieje się coś złego, to kiedy musisz wysłać prośbę o konsultację, wysyłasz coś telemetrią, jak to wygląda? Jak to technicznie wygląda z punktu widzenia jakby obsługi tych twoich potrzeb? Gdzie to się dzieje, czy to wysyłasz do Polski, czy to wysyłasz do innego szpitala, jak to wygląda? Znaczy na zasadzie takich moich doświadczeń, bo tylko o nich mogę tutaj mówić, wyglądało to w ten sposób, jeżeli ktoś się do mnie zgłaszał, z czym takiego nie byłam sobie w stanie poradzić, to w pierwszym momencie był to kontakt z Aleksandrą Bialik, jeżeli obie jesteś, to bardzo serdecznie cię pozdrawiam, z Aleksandrą Bialik, która tak jakby koordynuje tutaj wszystkie nasze działania medyczne plus zaopatrzenie w sprzęt, zaopatrzenie w leki, no i na zasadzie jeżeli Ola nie jest tak jakby w stanie udzielić jakiejś pomocy osobiście, no to osobiście przez telemedycynę, przez telefon, czy przez WhatsApp, czy przez kamerkę, szuka szczególnych specjalistów, których akurat w danym momencie potrzebuje, więc to jest na zasadzie takim, jest potrzeba, ja dzwonię, Ola załatwia i później ewentualne jakieś konsultacje odbywają się przy pomocy własnej, czy to WhatsApp, czy mailowo, czy SMS-owo. Natomiast jeżeli byłaby potrzeba jakiejś takiej kontaktu fizycznego z lekarzem, jeżeli warunki na to pozwalają oczywiście, no to wtedy mamy taką możliwość, żeby skonsultować takiego pacjenta z najbliższą stacją tutaj, która jest niedaleko nas, jest to stacja brazylijska Feras.
Pojawiła się informacja, że jest z nami Marek Maślanka, to ratownik szósty, człowiek z południa Polski, Kraków, gość, którego przedstawialiśmy wielokrotnie, wspominaliśmy wielokrotnie. To jak Marek się pojawił, to od razu zapytam, no to gdybyście potrzebowali nagle ewakuacji czy pomocy takiej stricte lotniczej, jak wygląda procedura? Kto do was może najszybciej dolecieć? Ja pozdrowię Marka, bo pewnie nieraz gdzieś tam się widzieliśmy na akcji, także serdecznie Cię pozdrawiam z terenu oświęcimskiego. Jeżeli chodzi o taką ewakuację, no to jeżeli pogoda pozwala oczywiście, no to jest szansa, że przylatuje śmigłowiec znowu ze stacji Frey, która jest po drugiej stronie wyspy i taki pacjent zostaje ewakuowany najpierw na tę stację, no ale potem jeżeli są warunki oczywiście, to jest to przylot takiego pacjenta na kontynent. Świetnie, świetnie. Wspominałaś też, że niedaleko was jest stacja brazylijska, jeżeli dobrze pamiętam, tak? I oni też posiadają swoje zaplecze ambulatoryjne. Możecie liczyć na jakiś taki w sytuacji nagłego, pilnej potrzeby, jakiś taki support z ich strony i jak to wygląda? Czy macie może coś przećwiczone, czy już jest może coś ustalone między wami? Czy, no właśnie, jak to wygląda? To wygląda tak, że znowu WhatsApp, tak? Jest, coś się dzieje, piszemy tam do szefa brazylijskiej stacji, czy bezpośrednio do doktora, bo to w zależności od tego, jaka jest akurat zmiana, czy wymieniliśmy się z kontaktami, numerami telefonów, kontaktujemy się z nimi, pytamy, czy jest w ogóle taka możliwość, czy oni pozwalają na to, żebyśmy do nich przyjechali z tym pacjentem, o ile stan pacjenta pozwala na to. I taka konsultacja się odbywa u nich w ambulatorium, w zależności od tego, że jaki jest lekarz, jakiej specjalizacji, czy w ogóle tak jakby ma to sens. To jest stacja należąca do marynarki, więc oni tam zazwyczaj, u nich jest lekarz. Na lato na przykład pojawia się też dentysta, co jest dosyć takie istotne, bo z takimi sprawami dentystycznymi, stomatologicznymi też tutaj jest dosyć często problem. Więc jak najbardziej taka kooperacja tutaj funkcjonuje. Mamy dosyć blisko, no bo 20 minut motorówką, także jeżeli tylko też właśnie pogoda, woda przede wszystkim pozwala na to, żeby tam się przedostać, no to korzystamy z takiej pomocy. A powiedz mi proszę, kiedy przygotowywałaś się w przeszłości do wyjazdu na taką wyprawę, to brałaś pod uwagę tylko i wyłącznie wyjazd na południe, do południowej części naszego świata, czy myślałaś może o bazie, która była położona w Arktyce? Przed chwilą przez totalną swoją pomyłkę wstawiłem napis ratownik medyczny w Arktyce, a przecież powinien być w Antarktyce, przecież żeśmy już tak na ten temat rozmawiali, ale rozważałaś kiedykolwiek, żeby no, pojawić się może na Spitsbergenie, bo wiemy, że tam też wspaniałe miejsce, tak jest. Szczerze mówiąc, to tak jakby celowałam na początku tutaj. Nie wiem, czy przez przypadek, czy po prostu znalazłam takie ogłoszenie i stwierdziłam, że pojadę, jeżeli się uda. Tutaj też jest etat dla pracownika medycznego, natomiast jeżeli chodzi o Spitsbergen, to tam już jako tako nie ma stricte etatu dla ratownika. Można tam pojechać jako inna funkcja, natomiast na pewno ten atut w postaci zawodu ratownika medycznego, typu umiejętności jest sporym plusem. To ja mam dla Ciebie taką bardzo małą niespodziankę. Ona nie jest jakaś tam bardzo duża, ta niespodzianka, ale wydaje mi się, że ta niespodzianka jest i powinna Cię zainteresować. Dlaczego? Dlatego, że jest z nami gość, który obecnie jest w stacji Hornsund, który był gościem drugiego wydania NT Live. To było 80 odcinków temu i jest z nami Mateusz Mandat, który właśnie chciałby się z Tobą przywitać. O, proszę. Dzień dobry. Dobry wieczór, Mateusz. Cześć. No, witam. Cześć. Mateusz, czy się słyszymy? Połączenie międzybiegunowe. Miejmy nadzieję, że bez przeszkód internetowych, bo mamy trochę problemy z internetem, ale może damy radę, może czasem trochę... Jak to? Jesteście bliżej przecież. Zacinać. To może ja bardzo serdecznie jeszcze raz, Mateusz, dziękuję, że się pojawiłeś tutaj z nami. Ja tylko szybciutko Państwu przypomnę, że Mateusz właśnie... Coś mi Jacka zacina trochę. Okay. Jest z opóźnieniem.
przepraszam, postaram się jak najszybciej uporządkować sprawy techniczne. Też chciałbym, żebyście się Państwo jakby zerknęli, gdzie w tym momencie się znajduje Mateusz, jak daleko w kontekście naszego całego pięknego świata znajduje się jego osoba. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, ile kilometrów łączy nas od stacji w Horsum do tego miejsca, gdzie znajduje się baza Doroty. I to jest coś niesamowitego, bo łączy tak nas naprawdę, znaczy dzieli nas tak naprawdę około 15 tysięcy kilometrów między Antarktyką a Polską. No i jeszcze do Mateusza mamy, podejrzewam, jakieś 4 tysiące kilometrów. Dobrze, Mateusz? Dobrze pamiętam? Coś jest nie tak, mega opóźnienie. Dobrze, Mateusz, to za chwilkę się z Tobą połączymy jeszcze raz. Powiedz mi, Doroto, ile rzeczywiście tych kilometrów jest między południem a Polską, to sobie za chwilkę coś tam dodamy. Jeżeli chodzi o Bielsko-Biała, bo tutaj dla Bielska wyliczałam sobie tą odległość, to jest 14 192 kilometry do mojego domu dokładnie. Mhm. Także wystarczająco daleko, żeby zatęsknić. Okej, okay. Dobrze, bo Mateusz napisał, że bardzo nas w tym momencie zacina. Postaramy się z nim połączyć raz jeszcze, ale przede wszystkim chciałem jakby troszeczkę iść w tym kierunku, co kiedyś napisał do nas Przemek z Ratunkowej w Roztoce, że, no, że Nordic Striget Life jest taką przestrzenią, która łączy ludzi. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, a dzisiaj jeszcze w takim kontekście północy i południa, gdzie dzieli nas no może nie całe, ale jednak 20 tysięcy kilometrów, jednak udaje się to robić. To mam nadzieję, że jest to naprawdę duże coś. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Tak, jest to niesamowity postęp, jeżeli chodzi o możliwość komunikowania się, tak, bo kiedyś tego nie było po prostu i te warunki wtedy tutaj były jeszcze znacznie gorsze. Mhm. Nie można było mieć tego kontaktu jednak z najbliższymi. Spróbujemy z Mateuszem połączyć się za jeszcze około minutę i bardzo byłoby fajnie, gdyby się tak udało zrobić. Pozdrawiamy też pana Jacka Krawczyka, który też ciebie pozdrawia, który no jest, no właśnie, kim jest pan Jacek i warto też o nim wspomnieć, bo też robi bardzo dobrą robotę w świecie ratowniczym. Tak, tak, Jacek Krawczyk, fotografia ratownicza. Ja dobrze pamiętam, Jacku, popraw mnie, jeżeli się mylę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jacek bardzo często brał taki udział z tej strony takiej medialnej, można powiedzieć, przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach, jakie gdzieś na terenie powiatu świecińskiego miały edukację bytu, zdarzały się. Więc gdzieś tam się nam udało parę razy porozmawiać. Więc piękne zdjęcia. Kilka gdzieś tam mam w swojej kolekcji. Polecamy również bardzo szczególnie. Drodzy Państwo, przekazuję informację, z powodów technicznych nie ma nas dzisiaj na YouTube, szkoda, że tak się stało. Pojawiła się informacja, że nie widać nas również na Facebooku, ale skoro widzowie i słuchacze nas widzą, to pan Czesław, który do nas napisał, no nas nie widzi, nie widzi audycji. Trudno mi powiedzieć, panie Czesławie, dlaczego tak się zdarzyło, ale może próbujemy się do pana raz jeszcze odezwać, wysłać bezpośredni link do tego, co się teraz dzieje. Jeśli macie państwo jakieś problemy techniczne, że źle nas słychać z punktu widzenia tego, co się dzieje na północy, na południu i gdzieś pomiędzy, to proszę wybaczcie nam, ale to takie kwestie techniczne czasami się pojawiają. Dobrze, jest z nami Mateusz, raz jeszcze spróbujemy się z Mateuszem połączyć. Mateusz, jesteś z nami? Próba numer dwa. Super. Mateusz. Jestem, tak, słyszę was. Ekstra. To my mamy do ciebie branżowe pytanie. Dlaczego w stacji na południu w Antarktyce halo. Jest... Tak, słyszymy się. Dlaczego w stacji na południu w Antarktyce jest miejsce dla ratownika medycznego, a dlaczego na północy, tam gdzie jesteś w Horsum, nie ma miejsca dla ratownika medycznego? Proszę się tu wytłumaczyć.
Mamy nadzieję, że pytanie doleciało do Mateusza. Dobra, dopiero teraz do mnie doszło to pytanie, więc może być tam drobne opóźnienie. Szczerze mówiąc, to nie wiem. To trzeba by się zapytać naszego kierownictwa, dlaczego nie ma takiego stanowiska. My przechodzimy szkolenie z pierwszej pomocy, ale dwie osoby jeszcze dodatkowo przechodzą taki rozszerzony kurs pierwszej pomocy i one no mają większą wiedzę, mogą więcej zrobić, więcej pomóc. Okej. Okay. Mateusz, mama cię pozdrawia. Pani Danuta jest dzisiaj z nami i pozdrawia cię mama. Mam nadzieję, że te pozdrowienia do ciebie dotrą i mam nadzieję, że chociaż odrobinę mniej będziesz tęsknił za domem. Rzeczywiście mamy duże opóźnienie. No, to jest naprawdę sporo. To muszę powiedzieć, że... Okej. No dobrze, to wydaje mi się... No niestety, takie warunki, nic na to nie poradzi, mimo że jakby to powiedzieć, poprosiłem o cały internet na stacji, to nie wiem na jakim tutaj jest, nie wiem gdzie jest problem z tym. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, Mateusz. Bardzo tobie dziękuję za to, że znalazłeś mimo wszystko chwilę czasu, żeby się z nami połączyć. Bardzo się cieszę i wspominam bardzo miło nasze spotkanie z tobą, a to było 80 odcinków temu. Tak więc bardzo się cieszę i za chwilkę podam Państwu link, gdzie był ten jeden z pierwszych odcinków. Dziękuję tobie, Mateusz. Trzymaj się. Pozdrawiamy ciebie z Norwegii, pozdrawiamy ciebie z Antarktyki i bardzo się cieszę, że do nas dzisiaj zajrzałeś. Dziękujemy. Trzymaj się. Niestety nie przeskoczymy. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć. No, taka widzisz sytuacja, a więc na południu troszkę ta technologia inaczej poukładana, ale może to pogoda, no bo to praktycznie chyba to jest najważniejszy aspekt, który na to wpływa. No właśnie. No to zdecydowanie. Myślę, że jakby u nas wiało, to byśmy nie porozmawiali też. No ale bardzo się cieszę, że mimo wszystko udało się choćby na chwilkę Mateusza tutaj zobaczyć na naszej antenie i jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę obejrzeć jeden z pierwszych odcinków NT Live, to za chwilkę wkleję ten link i będzie można sobie zobaczyć, chociaż wyglądało to znacznie dużo bardziej inaczej niż wygląda to teraz. Miła niespodzianka, ja dziękuję. Bardzo cię proszę, bardzo się cieszę, że ten taki plan tajniacki się udało zrobić. Dobrze, powiedz mi, w miejscu, w którym teraz siedzimy, gdzie ty siedzisz, jest twój gabinet, twoje ambulatorium. Co znajduje się w ambulatorium, w bazie, w której jesteś, do czego masz dostęp i jakbyś mogła kilka słów na ten temat coś opowiedzieć. Generalnie myślę, że wyposażenie jako tako ambulatorium jest bardzo dobre. Przede wszystkim to, co mam tutaj z tyłu, to Life Pack, tak? 15, więc jak najbardziej to już jest dużo, tak? To już naprawdę z tym można wiele zrobić. Mamy wszelkiego rodzaju rzeczy potrzebne do zabezpieczenia dróg oddechowych, tlen, co nie takie oczywiste, tak? Szeroką gamę bardzo leków. Tych takich ratowniczych stricte, które możemy używać jako ratownicy, ale też jest sporo różnych innych antybiotyków, leków takich, że to jest bardziej szerszego leczenia. To wszystko oczywiście, jeżeli jest konieczność używania, to jest to używane w konsultacji oczywiście lekarskiej. Te AED, o których wspominałam, też są jak najbardziej dwa na wyposażeniu stacji. Ludzie są przeszkoleni z użycia tych urządzeń, więc one są rozmieszczone w kilku miejscach stacji, żeby tak jakby był łatwy dostęp do tych urządzeń, szybki, w razie jakiejś konieczności. No i muszę powiedzieć, że w zasadzie wszystko, co w szpitalu, to jest taki troszeczkę malutki szpital, po prostu
naprawdę małej powierzchni, więc myślę, że jeżeli bylibyśmy chyba w stanie tak jakby zabezpieczyć, nie chcę powiedzieć każdego pacjenta, ale większość takich przypadków codziennego życia, codziennych takich różnych urazów. Mhm. Myślę, że jesteśmy bezpieczni. No, skoro jak już wspomniałem wcześniej, jest tam nasz człowiek z naszego EMS-u i zajmuje się opieką nad ekspertami, naukowcami, specjalistami, no to na pewno tak jest. Mateusz napisał, że pozdrawia nas raz jeszcze, nie zdążył się pożegnać. Rzeczywiście siła tego sygnału no nie była zbytnio duża, ale jak już wspomniałem przed chwilką, bardzo się cieszę, że udało się taką malutką niespodziankę tobie, droga Doroto, sprawić. Ale żeby nie zostawiając tak, nie będąc zbytnio może niedłużny, ale może żeby mieć też niespodziankę dla naszych widzów i słuchaczy, to muszę Państwu powiedzieć, że Dorota przygotowała mały prezent i będzie mały konkurs. Myślę, że około godziny 20 padnie pytanie na antenie, padnie konkretne zapytanie i będzie można wygrać bardzo fajną nagrodę, o której powiemy za około 15 minut. Co ty na to, Doroto? Jak najbardziej jestem przygotowana. Zobaczymy, czy uda się rozstrzygnąć szybko konkurs, czy będzie jednak trudny i będzie wymagał trochę czasu. Zatem sprytu. Tak, sprytu właśnie. Zatem proszę się przygotować, za kilkanaście minut będzie konkurs, który przygotowaliśmy dla Państwa. Jedyne usprawiedliwienie będzie nasze takie, że nagroda musi dolecieć, dopłynąć do Polski, bo ona jest u Ciebie. Za chwilkę ją zaprezentujemy, ale to może szczegóły za moment. Teraz moje pytanie. Jak wygląda taki dzień, standardowy dzień w bazie z punktu widzenia Twojej roli jako ratownik medyczny? Czy są jakieś rutyny, czy są jakieś kwestie, które są poddawane codziennej kontroli, tak jak to się dzieje w ZRM-ie, tak się to dzieje w SOR-ze? No bo jesteś sama, masz nad tym tak naprawdę sama kontrolę, no ale właśnie, jak to wygląda w Twoim przypadku, jak Twój dzień wygląda? Takiej pracy jako ratownik medyczny. No to można powiedzieć, że dużo zależy od pogody, jak zwykle tutaj w tej części świata. O poranku, o 7 rano, zazwyczaj, ponieważ lifepack jest teraz obok mojego pokoju, budzi mnie oczywiście test poranny, więc 7:00 słyszę zazwyczaj, szczególnie w pierwszych dniach to bardzo przeszkadzało, no bo jednak człowiek się nie był przyzwyczajony, więc codziennie o poranku test z defibrylatora, no i potem śniadanie. Tutaj, jeżeli chodzi o taki dzień, to wygląda też w ten sposób, ponieważ jestem 9 osób przez zimę. Każdy ma tam jakiś swój przydział obowiązków podzielony. W zależności od dnia tygodnia mamy swój grafik. Codziennie ktoś inny przygotowuje posiłki. Codziennie też ta sama osoba sprząta pewne części budynku. Więc tak jakby cyklicznie się wymieniamy. Więc jeżeli nie mam dyżuru takiego kuchenno-sprzątającego, no to przystępuję do jakichś swoich takich codziennych obowiązków, na sprawdzenie sprzętu. Jeżeli trzeba, no to wychodzę w teren z monitoringowcami, albo jest to łódka, albo jest to wyjście w teren na monitoring ekologiczny do obserwacji. No jeżeli jest dzień wolny od pracy, jeżeli na to też pozwala tak jakby grafik monitoringów, można wyjść na jakiś spacer, również w pobliskie tutaj góry, podejść na lodowiec, zobaczyć piękne widoki, jeżeli działalność na to pozwala. Około 15 mieliśmy zazwyczaj, przepraszam, o 13 był lunch, o 18 taka kolacja, czy obiadokolacja. No i generalnie tak jakby skomplikowany dzień mają monitoringowcy, bo oni gdzieś muszą dostosować tak jakby cały swój grafik do pogody, więc jeżeli jest pogoda, nie wychodzą z rana zazwyczaj w teren, wracają często późno wieczorem. Natomiast ja, powiedzmy, jako medyk, no, jestem w stacji, zabezpieczam, jeżeli coś by się działo, jeżeli gdzieś wychodzę dalej, muszę zawsze wziąć ze sobą radio, żeby tak jakby być cały czas w zasięgu stacji. No, jeżeli coś by się działo, to wiadomo, do tej stacji wracam najszybciej. Jeszcze z takich moich obowiązków, co drugi dzień mam obowiązek wyjść na monitoring meteorologiczny. To polega na tym, że idę do stacji meteorologicznej, pobieram próbki wody, próbki deszczu czy śniegu, które przez całą dobę się nazbierały, muszę wpisać w tabelę,
No i na zasadzie tego później jest, są robione właśnie raporty z stacji meteorologicznej. A propos próbki śniegu, właśnie przed chwilą jeden z widzów, słuchaczy, pan Jędrzej Smokowski napisał, czy prezentem będzie śnieg w słoiku, który zostanie przesłany do Polski. Nie wiem, ale to za chwilkę, panie Jędrzeju. Ale też pan Ireneusz napisał, że spokojnie, nagrodę sami odbierzemy w Bielsku Białej, nie ma pośpiechu. Myślę, że się z panem Ireneuszem znacie. Ja pana pozdrawiam, pomimo, że nie miałem przyjemności. Pozdrawiam cię, Irko, również. Także jeżeli wygrasz, no to jak najbardziej w Bielsku Białej, nie ma problemu. No i właśnie, i nie daj Boże, jak teraz, znaczy ja życzę wygranej, jak się tak trafi, to potem będzie, że tu jakieś po układzie coś poszło. Dobrze, powiedziałaś przed chwilą, że łącznie z tlenem wszystko to, co jest potrzeba. Czy na każdą taką wyprawę no, przygotujecie się kompleksowo, że na rok to musi wszystko wystarczyć? Czy dowożone są wam pewne rzeczy, te, które... No brzydko powiem, no trochę wychodzą z daty, no troszeczkę może coś się wykończyło, może są jakieś zapotrzebowanie. Jak wygląda logistyka zabezpieczenia twoich potrzeb jako medyka w takiej bazie? Sprawa wygląda w ten sposób, że też jest tak, że niestety co roku zużywają się różne rzeczy. Czasem ktoś potrzebuje antybiotyku, w danym roku zejdzie bardzo dużo antybiotyku, w innym roku zejdzie bardzo dużo jakiejś innego preparatu, więc tutaj jest tak jakby ciężko przewidzieć tak naprawdę, co trzeba zamówić, ile, więc są zamawiane większe ilości różnych preparatów. No i troszeczkę na podstawie tego, jak jest zużycie, tutaj razem z Olą, z Olą Bialik właśnie jestem cały czas w kontakcie, więc powstaje takie zestawienie. Ja co miesiąc wysyłam raport, ile zeszło danej substancji, danych leków. No i tak jakby na podstawie później całorocznego takiego raportu są zamawiane te różne preparaty, różne leki. Natomiast, no, tak jak mówię, jest to o tyle ciężkie, ponieważ dostawa jest tak naprawdę raz w roku, ponieważ od kwietnia do mniej więcej października my jesteśmy odcięci w zupełności gdzieś od takiego świata zewnętrznego. Więc te ilości no, trzeba niestety szacować na oko i zazwyczaj jest tego zamawiane, może być za dużo, no, ale niestety nie mamy takiej możliwości, żeby zamówić za mało, no bo wtedy będzie problem, tak? Czasem się zdarza, że jeżeli nam zabraknie faktycznie czegoś, posiłkujemy się tam, powiedzmy, kontaktami w stacji brazylijskiej, jeżeli oni mają, no to pożyczają, jeżeli nie mają, no to wtedy no niestety jesteśmy zdani na jakieś tam miksowanie różnych rzeczy, tak? Ale generalnie cała logistyka opiera się na tym, że raz w roku jest wysyłane zamówienie i razem z nową wyprawą, która teraz za kilka dni powinna dopłynąć tutaj do nas, przychodzi całe zamówienie, no i później już jest prowadzone przez kolejnego medyka. Więc co roku tak jakby nie trzeba tego pilnować, żeby tak jakby mieć nad tym kontrolę. Pojawiają się już pierwsze pytania od naszych widzów i naszych słuchaczy, stricte takie związane z tą naszą rzeczywistością medyczną. Ja się bardzo cieszę, że one, te pytania się już pojawiły. Za chwilkę, myślę, że po godzinie 20 będziemy mogli pomalutku do tych pytań się zbliżać. Niemniej jednak też mamy małą taką ciekawostkę fotograficzną do pokazania. Dorota przygotowała dla Państwa dzisiaj takie kilkanaście zdjęć, które chciałaby pokazać, jak wygląda jej przestrzeń, w której od ponad roku funkcjonuje. Myślę, że to jest nie lada gratka, żeby zobaczyć, jak wygląda tamten klimat, tamte miejsca i z tego, co też podpatrywałem, można tam naprawdę znaleźć no, cuda przyrody. Tak więc to też będzie za chwil parę. Nie chciałbym oczywiście, żebyś tutaj zdradzała w kolejnym pytaniu jako odpowiedź tajemnicy medycznej czy zawodowej, ale jakbyś mogła powiedzieć w ostatnim roku, z jakimi najczęstszymi przypadkami miałaś do czynienia z punktu widzenia twojej pracy jako medyk w bazie? Co było najbardziej popularne, jeśli chodzi o twoje postępowanie jako medyk? No to koledzy się śmiali, że mogłabym zrobić specjalizację ze stomatologii i z okulistyki generalnie, także gdzieś koło maja zaczęło się tak dziać, że zaczęło wypadać ludziom plomby. To dwie osoby tak naprawdę. No wiem, że w zeszłym roku, przepraszam, dwa lata temu było tak, że na 9 osób, 6 osób miało problem z wypadającymi plombami. Więc tutaj coś takiego w powietrzu jest, że te plomby jednak ludziom wypadają. Więc tutaj na zasadzie takiego no mamy wypełnienia tymczasowe, więc była cała procedura czyszczenia tego zęba, zakładania wypełnienia tymczasowego i to tak cyklicznie co parę tygodni trzeba było powtórzyć. Druga rzecz właśnie to okulistyka, tak? Niestety tutaj chłopaki
panowie odpowiedzialni za konserwację, za różne takie prace techniczne, no, mimo założonych okularów niestety gdzieś cały czas te opiłki czy jakieś różne inne ciała obce dostawały się do tych oczu. Więc miałam taki jeden przypadek, no, dosyć taki, można powiedzieć, poważny, gdzie musiało dojść do wręcz mini zabiegu okulistycznego, oczywiście po konsultacji z dwójką okulistów. Trzeba było po prostu ich bum wygrzebać z oka, z biete ciało obce. No, przebiegło to na szczęście sprawnie przy asyście dwóch osób, poinformowanych wcześniej, jak to będzie wyglądać, więc jedna osoba przyświecała, druga osoba trzymała pacjenta, więc udało się to na szczęście wyjąć najbezpowikłalnie. Już pacjent Marek, pozdrawiam cię Marku, wrócił do zdrowia i później do dalszej swojej pracy. Także to było takie jedno z, można powiedzieć, z takich dla mnie osobiście najcięższych doświadczeń, ale też uczących pewnych rzeczy w momencie. No wiesz co, no, jesteś świetnym przykładem na to, o czym dyskutowaliśmy tydzień temu, kiedy był z nami Jacek Wawrzynek, z którym rozmawialiśmy o procesie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, jak powinny wyglądać nasze kompetencje, w którym to kierunku powinno pójść, jak wiele powinno się jeszcze zmienić, żeby ten system EMS-u czy w ogóle naszego zawodu polepszać, usprawniać. Pokazujesz nam teraz, że można być i okulistą, i trochę stomatologiem, i kimś tam jeszcze, tak więc można to zrobić. Wymaga to tylko odpowiedniego treningu, przygotowania, no i chęci. I świetnie, że to w taki dobry odwagi sposób. Odwagi trochę. No słuchaj, jesteś na pewno odważna, skoro zdecydowałaś się jednego dnia być w strefie komfortu dla ciebie najlepszej, gdzie twoje góry, gdzie twój ulubiony pies, gdzie twoja rodzina, gdzie twoi przyjaciele, i nagle zmieniasz tę strefę komfortu i przenosisz się w zupełnie inne miejsce, to w mojej ocenie zasługujesz na stwierdzenie, że jesteś odważną osobą. Czy tak myślisz też sama? Dziękuję. Szczerze mówiąc, nie wiem, chyba tak. Jednak faktycznie porzucenie wszystkiego na rok, czy nawet dłużej niż rok, to jest bardzo duże przedsięwzięcie organizacyjne, no ale chyba odwagę też trzeba mieć, żeby się tu wybrać i odpowiadać za zdrowie ludzi, także, ale polecam. Bo właśnie, 46. wyprawa, o której mówimy teraz, w której uczestniczysz, no to wiele lat, wiele osób, które, brzydko powiem, przewinęło się przez tę stację, więc tych osób, specjalistów, ekspertów przez te lata było wielu, prawda? To nie tylko jedna czy dwie, ale to wiele, wiele lat takich doświadczeń. Jak myślisz, dlaczego ludzie chcą wyjeżdżać w takie miejsca i dlaczego chcą jakby, no nie wiem, sprawdzać się i może umiejętności, może inne kwestie? Gdzie jest tutaj no właśnie klucz do tej tajemnicy? Ja myślę, że każdy pewnie indywidualnie, ale myślę, że tak ogólnie mówiąc, to może jakaś chęć przygody, adrenaliny. Jednak to jest, nie wiem, w zupełności inny świat niż ten, który my znamy. Wychodzimy sobie rano do piekarni po bułki, tak? Idziemy na kawę, na piwo z przyjaciółmi, a tutaj jednak tego nie ma, więc jest to z jednej strony przygoda, ale z drugiej strony takie dosyć duże wyrzeczenie, żeby odizolować się na tak długi czas od tego, co lubimy robić, co kochamy. Może niektórzy szukają też jakiejś ucieczki, tak? Ucieknę na koniec świata i wszystko się na przykład ułoży za mnie, tak? No ale to też nie o to chodzi. Niestety trzeba stawiać czoła jakimś tam swoim demonom. Ale myślę, że jednak przygoda, że jednak poznanie czegoś innego, czegoś nowego, jakieś takie nowe doświadczenie. No, z pewnością będziesz mogła to sobie dopisać do twojego pięknego CV, który już jest teraz bardzo atrakcyjny. I kiedy rozmawialiśmy w kuluarach o pewnych takich technicznych sprawach, kiedy opowiadałaś mi o swoim doświadczeniu, no to ja, będąc potencjalnie w przyszłości osobą zainteresowaną twoim profilem zawodowym, bym powiedział, no, tutaj ten ratol to się na pewno sprawdzi. Masz takie poczucie, że jednak tak może być, że jesteś w miejscu i taką rolę, jaką przyjęłaś, może być, mieć wpływ na to, takie poczucie, że tak, jestem samodzielnym pracownikiem czy samodzielnym specjalistą i mogę przyjmować kolejne wyzwania? Jak to wygląda w twojej sytuacji?
Ja myślę, że to przyjdzie po czasie, gdzieś taka refleksja, że kurczę, wow, co ja zrobiłam, gdzie byłam, w ogóle poradziłam sobie z pewnymi sytuacjami, więc myślę, że to przyjdzie po czasie. Okay. Na razie to jestem jeszcze w takim, teraz w amoku takiego pakowania się, myśli już o domu, chcę wracać, także to też troszeczkę jest takim, przyćmiewa to wszystko, ale myślę, że gdzieś to tam do mnie dojdzie za niedługo. Tego ogromnie tobie życzę, bo zasługujesz na to naprawdę. Tu pojawiały się już przed chwilką komentarze, między innymi od Izabeli, która napisała podziwiam. Zaraz do tego komentarza jeszcze wrócę i nie ma tutaj co przesadzać. Ale jak widzisz, na ekranie pojawiło się pozdrowienie od jednego człowieka, od jednego gościa, którego bardzo lubimy. Nazywa się Alex Hepner, który prowadzi swój Grob Call, swój świetny profil na YouTube, który ciebie bardzo serdecznie pozdrawia, a pozdrawia ciebie z Oxfordu. Dlaczego? No, mówię w tym momencie o Aleksie, bo Alex też jest ratownikiem medycznym produkcji polskiej i pokazuje, że też można się rozwijać i świetnie działać na rynkach światowych, ale to ty w tym momencie podnosisz bardzo mocno poprzeczkę z punktu widzenia kilometrów i oddalenia się od Polski i dołączasz do takiej mapy ratowników medycznych, którzy są rozsiani na całym świecie, naprawdę do fajnego miejsca. Tak więc również dziękuję tobie za taką postawę. No, ja jestem też, tak powiem, sama czasem pod wrażeniem, gdzie ja się w ogóle wybrałam, także to jest... Mówię, myślę, że to dopiero dotrze po jakimś czasie do mnie, że takie wariactwo zrobiłam, ale myślę, że to jest warte takiego, nawet tego roku wyrwania się z takiego swojego życia, gdzie, nie wiem, ja osobiście jako ratownik pracując w zespole ratownictwa medycznego czułam się po prostu zmęczona też po tym całym okresie covidowym, tak, po tej takiej intensywnej pracy. Nieraz, ja wiem, że to 200 godzin miesięcznie to jest mało, ale jakoś dla mnie to było wystarczająco dużo czasami, a jeszcze miałam tam gdzieś po drodze operację kolana, więc to było takie trochę też zmęczenie życiowe, więc w sumie dobrze, że tu się znalazłam. No tak, no ale przed chwilą powiedziałaś o dwóch ważnych kwestiach. Powiedziałaś o tym ogromnym obciążeniu, jaki wynikał z pandemii C-19, z tego wszystkiego, co się działo, twoja praca, wspomniane miejsca, o których mówiliśmy na początku naszej audycji, no ale teraz tak naprawdę, moja droga, ty jesteś non-stop na dyżurze. Ja wiem, że sypiasz, śpisz, odpoczywasz, masz zadania nie tylko medyczne, ale również jako też geolog, pewnie tak się zdarza. No ale ty jesteś non-stop w robocie. Jak to sobie w głowie układasz, to taki poziom napięcia, który się zaczyna rozwijać? Bo myślę, że to jest ważne. Znaczy, jako geolog tutaj akurat nie pracuję, więc jedynie okay. prywatnie chodzę i oglądam kamienie, także to jest też, można powiedzieć, takie bardziej hobbystyczne. Szczerze mówiąc, weszło mi to tak jakby w nawyk, że jestem tutaj do dyspozycji 24 godziny na dobę, i dzięki Bogu, jak się nic nie dzieje, tak? Więc chyba po jakimś czasie się przyzwyczaiłam. Pierwszy taki ten początek, zwłaszcza jak przyjechałam w lutym 2022, było bardzo dużo ludzi wtedy na stacji. To było takie troszeczkę niepokojące, bo było nas naprawdę tutaj około 50 osób mogło być na stacji, ale muszę tutaj wspomnieć i też pozdrowić. Pozdrawiam Szymka Dyrcza, który tutaj owszem, też był jako ratownik medyczny przede mną, ja go zmieniałam, więc czułam się o tyle bezpiecznie i fajnie, bo wiedziałam, że jest drugi raton na stacji, więc to było też bardzo fajne. I po tym, jak Szymek wyjechał, nagle się okazało, że jestem sama i był taki początkowo lekki niepokój. No tak jak mówię, z biegiem czasu, z rozpoznaniem coraz lepszym stacji tutaj terenu, to też ma niebagatelne znaczenie, myślę, jeżeli chodzi o takie działania ratownicze. Przyzwyczaiłam się i tak jakby stwierdziłam, sama chciałaś, Dorota, także teraz sobie z tym radź, tak? Ale mówię, z czasem to wszystko tak jakby stało się taką normą dla mnie, że jestem tutaj cały czas i odpowiadam za ludzi. A właśnie, a masz taką... Jest zarówno i potrzebę w kwestii komunikowania się z innymi osobami, czy to na WhatsAppie, czy w inny sposób, internet szeroko pojęty z medykami w Polsce, żeby jeszcze się czegoś dowiedzieć, podpatrzeć, żeby trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o te zmiany, czy komunikujesz się z ludźmi tylko i wyłącznie, żeby utrzymać taki stricte kontakt, no towarzyski, taki po prostu, bo się tęskni. Jak to wygląda? Masz takie
tak też podzielone ten swój czas na komunikację? Szczerze mówiąc, ja jak już wyjechali letnicy, to było około kwietnia 2022 roku, ja się zamknęłam w takiej skorupce trochę swojej i tak stwierdziłam, chcę być troszeczkę teraz sama, nie chcę z nikim się kontaktować. Poczuwałam takiej chwili spokoju, wydaje mi się. I dobrze mi też to zrobiło, bo tak jakby odcięłam się od wszystkiego. W zasadzie utrzymywałam kontakt tylko z dwiema, trzema moimi najbliższymi przyjaciółkami. I tak jakby nie chciałam wiedzieć, co się dookoła innego dzieje. Więc to był taki też, może jakaś taka forma takiego odreagowania stresu pewnego. Bo myślę, że jakiś stres tu na pewno odgrywał rolę w moim takim zamknięciu się w sobie. Ale oczywiście byłam cały czas, jeżeli chodzi o tę stronę medyczną, dostępna dla zimowników tutaj. Ale poczuwałam takiej chwilowej izolacji samej siebie. Okej. No dobrze, fantastycznie. Mamy drobne problemy z sygnałem. Mam nadzieję, że słyszysz mnie dobrze, bo ja słyszę cię troszeczkę gorzej niż wcześniej, ale mam nadzieję, że to się za moment nam uspokoi i będziemy mogli spokojnie dalej z sobą porozmawiać. Pojawiają się kolejne osoby, które nas pozdrawiają, które są z nami dzisiaj również. Może nieco później niż wcześniej pojawiły, ale najważniejsze, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, że do nas w tym momencie docieracie. Pojawia się informacja. Aha, napisała Dorota, że właśnie zaczął padać śnieg. W związku z tym ta jakość sygnału może się czasami nam troszeczkę zmieniać. Mam nadzieję, że mimo wszystko jeszcze te paręnaście minut Matka Natura pozwoli nam na to, żebyśmy mogli przynajmniej porozmawiać, no i pokazać to, co mamy za chwilkę do zaprezentowania. I odpowiedz, daj znać tylko, Doroto, czy mnie słyszysz teraz. Mhm. Tak, słyszę. Pięknie, fantastycznie. No to świetnie. Potwierdzone zarówno ustnie i pisemnie, tak więc bardzo się cieszę. Dobrze, to zróbmy teraz w ten sposób, że zadamy twoje pytanie widzom i słuchaczom NT Live. To pytanie pojawi się za chwilkę na ekranie. Ja to pytanie też przeczytam. Informacja musi być podana również ustnie, bo jak wiesz, można nas wysłuchać również na Spotify w relacji już późniejszej, ale jednak. W związku z tym, jeżeli jesteś gotowa, to ja to pytanie pokażę, a ty możesz to pytanie zadać sama na antenie. Zapraszam cię, bardzo proszę. No tak, w okolicy stacji znajduje się szczyt, którego nazwa jest taka sama jak jeden z popularnych szczytów w Polsce. Więc ja zapraszam do przewertowania map. Ten szczyt jest... No niedaleko, myślę, że nawet niespełna kilometr, może dwa od stacji, więc powodzenia. Rozumiem, że mamy podać nazwę szczytu, tak? Tak, tak, nazwę szczytu, który jest identyczny jak w Polsce. Dobrze. Co jest nagrodą? Nagrodę mam już pokazać? Tak, tak, nagrodą absolutnie. Jest taki oto kubeczek, nie wiem, czy widać, trochę światło się niestety nam odbija, ale... Kubeczek z logiem stacji. Takie jak tu, takie logo, przepraszam, z tej strony, takie logo na kubeczku. Także będzie wysłane, jak wrócę do Polski, albo wręczone osobiście w Bielsku. Dobrze, fantastycznie. Zatem ta osoba, która jako pierwsza wyśle prawidłową odpowiedź na adres kontor@nordistriget.no, który pojawił się na ekranie i który również za chwilkę pojawi się, drodzy Państwo, w informacji tutaj w naszym czacie, która ta z osób wyśle jako pierwsza prawidłową odpowiedź, zostanie obdarowana takim kubkiem. Tak więc mam nadzieję, że będziecie się Państwo dobrze bawić w tym konkursie i również będziecie się cieszyć z tej nagrody, którą dostaniecie. Przyjmujemy odpowiedzi tylko i wyłącznie na maila, żeby była sprawiedliwość absolutnie pośród wszystkich. Tak, i od osób, które nie były na stacji, jeśli mogę zastrzec. Dobrze. Już mamy pierwszą osobę. Myślę, że
konkurs rozstrzygniemy przed zakończeniem naszego spotkania. Zobaczymy, kto tam wylosował albo jako pierwszy pojawił się w naszej skrzynce. Pan Grzegorz Lewandowski, który jest z nami praktycznie zawsze i ma fajne pomysły, nazwał ten szczyt NT Life Peak. Tak więc jeśli chodzi o ten szczyt, to ja będę wdzięczny. No jeżeli się pojawią jakieś nowe szczyty, jak lodowce się cofną, kto wie, może będzie na to szansa. A powiedz mi, no, jako geolog, to tak jako naukowiec, możesz mi powiedzieć, czy to tak łatwo nazwać, jak się chce, taki szczyt, czy to tam trzeba dużo papierkowej roboty zrobić? Oj, mówiąc, nie wiem. Tutaj, jeżeli chodzi o wyspę, to historia jest taka, tak pokrótce, Krzysztof Birkenmeier, który tutaj tę wyspę badał w początkach istnienia stacji, ponazywał właśnie różne szczyty, zatoki, lodowce nazwiskami różnych polskich naukowców, polskich badaczy, no i różnymi właśnie też między innymi szczytami, tak, polskimi, różnymi budowlami, które w Polsce występują, więc jak ktoś sobie tą szczegółową mapę wyspy Jerzego otworzy, zobaczy tam naprawdę sporo polskich nazw, gdzie tak jakby można się po prostu poczuć pewnie jak w Polsce, bo jest tu Wawel, są tu różne inne nazwy, takie dosyć popularne dla nas Polaków. No to wspaniale. No to jak już zaczęłaś tak pięknie opowiadać o tych miejscach, w których się obecnie znajdujesz i przytoczyłaś kilka faktów, no to nie ma lepszego momentu i czasu, żebyśmy się przenieśli jeszcze bardziej do ciebie, żebyś jeszcze bardziej pokazała nam ten swój świat. I mam nadzieję, że teraz jest ku temu najlepsza okazja. Ja już postaram się uruchomić prezentację, która jest dla nas przygotowana. I jak już tylko będziemy gotowi, to mam nadzieję, że uda się to Państwu pokazać. Potwierdź mi tylko, proszę Cię, czy wszystko widać? No, na razie się ładuje. Dobrze. Dobrze, czy teraz widzimy... Jakiś napis tam się wkradł, nie wiem co to za napis, ale... Dobra. Świetnie. Okay. Dobrze, to zaczynamy nasz mini wykład, którego autorką jest Dorota i zapraszam Cię teraz do przejęcia mikrofonu w całości i zamieniamy się w słuch. No to tak. Generalnie Polska Stacja Antarktyczna znajduje się na Półwyspie Antarktycznym. Tutaj jest akurat mapa, na której możecie zobaczyć różne stacje, które występują na Antarktydzie. My znajdujemy się na tym końcu Półwyspu Antarktycznego po lewej górnej części. Jeżeli chodzi o taką bardziej szczegółową lokalizację, to na kolejnym slajdzie Wyspa Króla Jerzego. Tak, i to jest właśnie wyspa, na której my się znajdujemy. Nasze stacje, nie przyjęłam w ogóle możliwość tutaj, chyba nie mam możliwości żadnej pokazania, tak, dokładnego. Natomiast, tu jest Astowski, dokładnie, gdzie pokazujesz, Jacku, tak. To jest lokalizacja naszej stacji po przeciwnej stronie wyspy. Tej zatoki, w której jest nasza stacja, jest stacja bazylijska, o której wspominałam, i tam mamy te 20 minut motorówką przy dobrych warunkach, bo troszeczkę wyżej. O, tutaj, tak, tutaj jest stacja Ferraz Brazylijska. Mhm. Nie wiem, czy mnie słyszysz, tak, ale słyszę. Świetnie. No, ale nasza prezentacja, którą przygotowałaś, twoja prezentacja, którą przygotowałaś, musi się jednak rozpocząć od tych dwóch zdjęć, które się tutaj pokazały. Tak, zdecydowanie. Ona się otworzyła w taki no, niekontrolowany sposób. To jeszcze raz wróćmy do tych trzech zdjęć, które mamy przed sobą, do tych trzech logotypów i bardzo proszę opowiedz o nich. To tak, trzy logotypy. Pierwszym to jest oczywiście Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, który tak jakby tutaj sprawuje władzę czy kontrolę nad stacją. Stacja jest tak jakby częścią tego instytutu.
Dwa loga to jedno z tych, to jest oficjalne, jedno z oficjalnych log artystowskiego w Polskiej Stacji Antarktycznej, natomiast to po lewej stronie jest takim naszym wewnętrznym logiem, które każda wyprawa tak jakby ma możliwość utworzenia sobie swojego takiego własnego loga. No i możemy sobie to logo gdzieś umieścić na koszulce, wydrukować w formie naklejki. To taka nasza, powiedzmy, prywatna pamiątka z tego okresu, który tutaj spędzamy na stacji, żeby dobrze się nam to przypominało, kojarzyło. Tutaj widzimy budynek główny stacji. On jest zbudowany z tak szeregowo z kontenerów. Stacja ma 46-47 lat w tym roku. Tak naprawdę od początku istnienia jest ten budynek główny w tej formie, on tam był modyfikowany w różny sposób, wiadomo, remonty bieżące, dostawanie poszczególnych kontenerów i różnych innych mniejszych czy większych budynków. To jest główny budynek, w którym mamy mesę, w którym mamy kuchnię, te poszczególne okna, które widzicie, to są okna z poszczególnych zimowników. Więc jakby popatrzeć z tych okien, jest bardzo ładny widok na zatokę, która otacza tę stację. No i o właśnie, tutaj można zobaczyć część takiego widoku, jaki się prezentuje. Tablica pamiątkowa z tej naszej stacji, odnowiona w zeszłym roku. Widok, jeżeli jest śnieg, zaśnieżone okna, jeżeli pogoda sprzyja, no to mamy bardzo ładne czyste niebo, natomiast dni takich chmurnych jest tutaj niestety nie za dużo, więc przeważającym widokiem niestety jest zachmurzone niebo często z mgłą. No i to co mówiłam przed chwilką, sama lokalizacja naszej stacji to jest Półwysep Antarktyczny, w zasadzie nie jesteśmy stricte na Antarktydzie, jest to Antarktyka, czyli tak jakby ten szerszy obszar tego rejonu. Więc do lądu mamy jakieś 130 km w linii prostej. No i sama stacja znajduje się na wyspie Króla Jerzego w Zatoce Admiralicji. Ta mapa jeszcze przedstawia takie, można tutaj się przyjrzeć, dwa takie szczególne tereny, takie ochrony, ścisły rezerwat u nas w Polsce, można to w ten sposób porównać. Miejsce, gdzie nie można generalnie wchodzić tak jakby bez jakiegoś szczególnego pozwolenia. I na tym terenie właśnie prowadzone są monitoringi ekologiczne, właśnie są zliczane różne zwierzęta, jest monitorowany ich proces lęgowy, czy jest ich dużo, czy jest ich mało w porównaniu z poprzednimi latami, na przykład, więc takie statystyki też się prowadzi. O, tutaj jest taka mapa, żeby, nie wiem, czy na ile ona jest wyraźna, na ile ją widać, ale może nawet ten szczyt gdzieś tutaj jest zaznaczony, ale chyba nie. Natomiast to jest tak jakby ta zatoka, po której my się poruszamy tymi motorówkami, wozimy naukowców w różne miejsca, w których oni potrzebują robić swoje badania. Jest tu też kilka stacji, chociażby ta stacja Feras, o której wspomniałam, która jest też stacją całoroczną. Brazylijska stacja Feras. Jest też stacja letnia Machu Picchu peruwiańska. Tutaj na tym, teraz widać po prawej stronie sam schemat, w którym są poszczególne budynki stacji, też na taki malutki schemat po prawej stronie. No a tak wygląda wejście do naszego ambulatorium stacyjnego. Pozwoliliśmy sobie zrobić taką, razem z Szymkiem Dyszczem, taką tabliczkę Szpital Arstowice, tak troszeczkę, żeby uśmiechu przyprawić naszym pacjentom. Natomiast po lewej stronie te tablice z różnymi nazwiskami, ze specjalizacjami, to jest tablica taka pamiątkowa, na której każdy medyk, który tutaj jest, może sobie przykręcić swoją tabliczkę, tak po prostu na pamiątkę, że był tutaj na stacji, sprawował tutaj opiekę nad pacjentami, więc nie wiem, na ile jest to widoczne, ale w pierwszych latach głównie przyjeżdżają tutaj lekarze, chirurdzy i różni inni specjaliści. Natomiast od paru lat się pojawiają tutaj już też ratownicy medyczni, także jak najbardziej droga jest otwarta, no to możemy się tutaj jako ratownik medyczny pojawić. Może następny slajdik.
No a tak wygląda ambulator, w którym w tym momencie właśnie siedzę. Jeszcze można powiedzieć, że część jest nowoczesna, a taka część jeszcze, można powiedzieć, pamięta historię sprzed kilkudziesięciu lat, chociażby te szafki takie, można powiedzieć, zabytkowe, ale to też ma taki bardzo fajny swój klimat, myślę. Kolejne zdjęcie. No, tu z drugiej strony można powiedzieć, że to jest to miejsce, w którym mnie teraz widzicie, tylko tak jakby drzwi otwarte są na magazynek, takie moje małe biuro, można powiedzieć, że tam mam możliwość wypisania różnej dokumentacji koniecznej, jeżeli taka potrzeba jest. Jest tam też magazyn na pozostałe różne leki, więc tak jakby ta przestrzeń ambulatoryjna to jest to większe pomieszczenie. Natomiast no, w magazynie się mieści no, to wszystko, co teraz widać na zdjęciu, ponieważ jak przypływa statek, przychodzą nowe materiały. No i trzeba to jakoś uporządkować, żeby to było łatwo, można było znaleźć, żeby nie było jakichś później problemów z datami. O. A to jest taka w ramach ciekawostki, rzuciłam, mamy w ambulatorium właśnie taką malutką gablotkę, w której są pamiątkowe zdjęcia i tu właśnie jest pierwsza operacja, która została przeprowadzona na Arstowskim. Jeden z rybaków potrzebował pilnej interwencji chirurgicznej, no i właśnie w tym okresie na stacji był chirurg, no ale z racji tego, że był sam, no to musiał sobie dobrać zespół. Między innymi tam zdaje się w zespole tym operacyjnym był też psycholog i chyba ichtiolog, jak dobrze pamiętam, nie widzę dokładnie tych specjalizacji, natomiast tak jak mówię, no, jeżeli jest konieczność, no to wszystkie ręce na pokład i wtedy każdy musi gdzieś tam swoją tą rolę spełnić. A tak jako ciekawostka, to tak wygląda ambulatorium o wiele większe niż nasze w stacji brazylijskiej. Dzięki uprzejmości właśnie kolegów ze stacji brazylijskiej byliśmy tam kilka razy z pacjentami, żeby się skonsultować. Oni mają to o wiele bardziej rozbudowane, no ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest nowa stacja. Od kilku lat, znaczy nowa stacja, to jest wybudowana nowa stacja, poprzednia niestety spłonęła. Więc to są nowe budynki, o wiele większe przestrzenie, więc miejmy nadzieję, że nasza stacja, która jest aktualnie w budowie, też będzie za niego dysponować takimi większymi pomieszczeniami, co absolutnie jest wskazane i konieczne. No a to, jeżeli chodzi o takie dodatkowe czynności, jakie tutaj się wykonuje na stacji, to zdjęcie po prawej stronie to jest no, moja droga na mój monitoring meteorologiczny. No, w zależności od warunków jest tak. Jest to albo zwykły spacer, gdzie idę sobie bez najmniejszego problemu, albo trzeba się przekopywać przez takie zaspy mniej więcej no, pasa albo wyżej. Więc trzeba się dobrze ubrać, zapatulić, ponieważ tutaj niestety wiatry są bardzo silne i to jest taki najbardziej, można powiedzieć, najcięższy czynnik, który przeszkadza nam w funkcjonowaniu normalnym. No i jest też czas, żeby czasem odpocząć, poupalać się. Aczkolwiek chyba była tylko jedna taka słoneczna niedziela, gdzie można było z powodzeniem wystawić sobie chwilkę, żeby za zdjęcia popozować. Więc też są takie, można powiedzieć, urokliwe widoki. Jak tutaj. To jest właśnie nieopodal stacji, w zasadzie 10 minut drogi do... 10 minut drogi, no, jak ktoś jest dobrze w bieganiu pod górę, to 10 minut, jak troszeczkę ciężej z kondycją, no to takie pół godzinki i można podziwiać takie widoki. Właśnie, to jest za taka skóry. Tutaj chciałam, jeżeli chodzi o to zdjęcie, chciałam tylko pokazać, jak tutaj wygląda środek zimy, bo to jest 29 maja, czyli tak naprawdę prawie środek zimy i mam godzinę prawie 10, jak robiłam to zdjęcie. No i jak widzicie, słońca wciąż nie widać, ono jest gdzieś tam jeszcze daleko za horyzontem. Także tutaj, jeżeli chodzi o właśnie dostęp do światła, to zima jest taka bardzo, bardzo ciężka, ponieważ no jednak tego światła brakuje. Jeszcze zazwyczaj są te pochmurne dni, ciężko to, rzadko się zdarza, że ta pogoda jest taka naprawdę korzystna, jeżeli chodzi o dostęp do światła. No a to już jest 23 lipca, 10.30, słońce dopiero się pokazuje za horyzontu. I bardzo ładnie tutaj może sobie
zobaczyć, jak to słońce przechodzi tuż nad horyzontem, więc to nie jest tak, jak my mamy w Polsce słońce w zenicie, w południe świeci, tylko niestety te ciemności, można powiedzieć, są takie tutaj czasem doskwierające. Oczywiście nie ma cały czas zimy nocy, bo to słońce się na chwilkę pojawia, natomiast ten zmrok jest taki dosyć czasem przygnębiający. No i różne zawodzenie też tutaj występuje, więc w zależności od tego, ile lodu z lodowców się nam ocieliło, to też pozwala nam na zrobienie jakichś monitoringów morskich albo niestety zaniechanie ich, ponieważ ma to niestety duże znaczenie, czy możemy wypłynąć, czy nie. No i zdarzają się różne też większe góry lodowe, które można podziwiać z bliska, aczkolwiek za blisko też nie wolno podpływać, ponieważ jest to nie do końca bezpieczne. Taka jedna z mniejszych, a ta jest taka już majestatyczna, na około 30 metrów w górę miała, może nawet więcej. Nazwaliśmy ją w sumie katedra, bo wygląda jak katedra, tak z pewnej perspektywy. No i to też po co się tutaj przyjeżdża, czyli po to, żeby zobaczyć różne stworzenia, których nie jesteśmy w stanie w normalnych warunkach obserwować. Tutaj akurat mamy słonie morskie i miałam o tyle szczęście, że udało mi się właśnie sfotografować świeżo urodzone słoniątko, które jeszcze, jak się przyjrzycie, widać tam jeszcze czerwoną pępowinę. Także tak, ono jest świeżo urodzone, a to zdjęcie poniżej to jest w zasadzie po 10 dniach zrobione, więc już takie troszeczkę podkarmione są, już w dobrej kondycji. No i kolejne zwierzęta, które gdzieś cały czas się tutaj kręcą pod naszymi oknami. Nieraz jest tak, że te słonie walczące tutaj w zatoce zaraz pod oknami nie dają nam w nocy spać, bo próbują swoich sił i walczą między sobą, tak, no, tak żeby zdobywać umiejętności na kolejne lata. No i wszechobecne pingwiny, no i ten po lewej, tak to wydrzyk. Taki zaciekawiony, dosyć odważny ptaki, potrafi nieraz nawet zaatakować, jeżeli coś mi się tam nie podoba. No i parę ujęć jeszcze z pingwiniska, tu nawet udało się ostatnio zaobserwować. Znaczy, na pingwinisko też jest bardzo restrykcyjnie podchodzą do takiego obecności na pingwinisku. Na pingwinisko się można tylko dostać razem z monitoringowcami, więc to nie jest tak, że my wychodzimy sobie ze stacji i spacerujemy, gdzie chcemy. Tak jak wspominałam, ten wyścisły rezerwat, który jest tutaj niedaleko stacji, właśnie to jest między innymi ochrona dla tego pingwiniska. Jeżeli jak już pingwiny przypływają tutaj na lęk, staramy się im jak najmniej przeszkadzać, wchodzimy tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. No ale właśnie dzięki temu, że robimy też tak jakby tutaj naukę wokół tego, tak jest, są prowadzone te monitoringi, możemy też obserwować cały ten cykl, jak to wygląda. No i udało się też właśnie w tym roku małe pingwiny sfotografować. Już co roku się je udaje fotografować, tak, ale ja szczególnie chciałam też właśnie sama zobaczyć między innymi właśnie jak wyglądają, jak to wszystko wygląda. No i jeszcze takie porównanie, jak wygląda widok na naszą stację z pobliskiego szczytu, ale nie z tego konkursowego. Także widać, że jednak w zimie ten krajobraz jest moim zdaniem przynajmniej znacznie taki ładniejszy. Natomiast jeżeli chodzi o letnie miesiące, czyli w tym wypadku, to akurat zdjęcie robione jest tuż po świętach, w grudniu. Ten krajobraz jest taki trochę księżycowy, więc można powiedzieć taka praktycznie pusta planeta, ale jednak miejscami tętniąca życiem. No i czasem spadnie trochę śniegu, więc no to też musimy brać czasem poprawkę, że chcemy wyjść gdzieś, ale się okazuje, że nie da się na przykład otworzyć drzwi. I to wszystko też zależy od tego, w którym kierunku wieje akurat wiatr. Więc wieczorem się kładziemy, jest czarno, rano się budzimy i niestety no, jest problem z wyjściem. No, a to jest też ciekawostka. No, ostatnie dni mamy takie, ostatnie miesiące, miesiąc ostatni, że w nocy praktycznie nie jest ciemno, więc jest dosyć ciężko, jeżeli chodzi o spanie.
jak ktoś nie ma roli zasunięty, no to może mieć problem z zaśnięciem, ponieważ jest godzina 23, a mamy w zasadzie dosyć widno, więc takie uroki mieszkania w takim miejscu. To troszkę podobne, jak jest w Norwegii. Tak więc ja osobiście ciebie, droga Doroto, rozumiem i bardzo tobie dziękuję za to bardzo ciekawe przedstawienie no, tej prezentacji. To może cofnijmy się od samego początku. Raz jeszcze należy wspomnieć, że Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk i wasza baza i logo waszej 46. wyprawy, no to chciałem przede wszystkim za to bardzo podziękować, że podzieliłaś się z nami takimi pięknymi zdjęciami i zostały one opatrzone świetnym komentarzem. Bardzo mi się podobało. Dziękuję tobie uprzejmie. Ja dziękuję również. Taka namiastka, bo niestety no, łącze nie pozwala na to, żeby otworzyć, przesłać filmy. Jest tego niestety na tyle dużo. I jak przeglądałam zdjęcie, to chyba było ponad 7000 zdjęć. Ja nie wiem, kto je zrobił. Także nie, naprawdę sporo tych zdjęć zrobiłam i jakbym chciała pokazać wszystkie, to naprawdę nie starczyłoby czasu, siły. Pojawiło się pytanie od pana Jędrzeja, jest opcja dostać te zdjęcia w pełnej rozdzielczości na maila? Świetne są, zostawiam do decyzji Doroty, jeżeli Dorota uzna, że jest to możliwe, to panie Jędrzeju, proszę się skontaktować na ten adres, co był podany wcześniej, po prostu z Państwa skontaktujemy, albo można od razu Ciebie złapać na Twoim profilu instagramowym, prawda? Jak mi za chwilkę się wymienimy tymi wszystkimi komunikatorami, obojętnie, zostawiam tutaj do przemyślenia, jak to będzie. Aczkolwiek. Tak, Adam Ubych napisał, że jak wrócisz, zabiorę Cię do zoo, abyś zobaczyła pingwina z bliska. Okej, Adam, trzymam Cię za słowo. No bo powiedziałaś, że nie możesz tak za bardzo na pingwińsku wchodzić, to tak, to widzisz, to się nazywa kumpel z pogotowia, tak. Zawsze pomoże. Tak, na pingwinisko tak, ale Adam jak pije kawę, to na przykład pije ją z pingwinami, bo podchodzą pod budynek. A właśnie. Pani Agnieszka też napisała taki ładny komentarz, że super są zdjęcia i z pewnością dołączamy do takiej opinii. Pani Agnieszko, bardzo, bardzo się cieszę, że takie padają. Ja myślę, że możemy teraz zacząć odpowiadać na pytania i na końcu po tych pytaniach rozważymy nasz konkurs i już później będziesz mogła wrócić do swoich medycznych obowiązków. Oby jak najmniej tych obowiązków pojawiało się w trakcie Twojej pracy nadal w bazie. Szybciutko przejrzę te komentarze, które z pytań było jako pierwsze. Pojawiło się z pewnością wiele komentarzy, wiele pytań, które są gdzieś pomiędzy tymi naszymi wypowiedziami widzów i słuchaczy, dlatego pozwolę sobie zacząć od tych pierwszych. Na początku, kiedy rozmawialiśmy o tych przygotowaniach do wyjazdu do bazy, wspomniałem Karolinę, która jest psychologiem i zapytaliśmy, w jaki sposób się jakby no może nie wybiera, albo może jakoś tak sprawdza, czy te profile osób do siebie pasują, czy oni będą funkcjonować. Karolina napisała pokrótce, bo pewnie jest to długi proces, taki komentarz, że znaczenie na pewno ma to, jak reagujemy na stres. Czy mamy tak zwany krótki ląd, czyli szybko się irytujemy, i jakie mamy przekonania o samej wyprawie i byciu w miejscu, z którego nie da się uciec. Dużo złożonych czynników. Myślę, że Dorota coś jest w stanie do tego komentarza jeszcze dopowiedzieć. Znaczy tak, no personalne przede wszystkim jakieś tam, jak to się mówi, uwarunkowania, tak? Każdy jest inny, każdy nie musi się z każdym lubić i dogadać, szczególnie w takim miejscu, gdzie są różne stresory, tak? Więc też nie jesteśmy nigdy do końca w stanie tego sprawdzić, dopóki nie będziemy w takim miejscu, więc jesteśmy dobierani na zasadzie tych iluś tam godzin rozmowy czy szkolenia, a potem życie pokazuje swoje. Ale da się dogadać, jak się chce, więc nie ma problemu. Absolutnie.
wspomniana wcześniej Izabela, zaprzyjaźniona również mocno z NTLife, te słowa podziwiam, napisała. Teraz one są tutaj kierowane bezpośrednio dla ciebie, żebyś zobaczyła, jak one wyglądają w takim przesłaniu na żywo. I mam nadzieję, że to jest naprawdę wielkie coś, kiedy widzowie i słuchacze, no i medycy, koledzy, koleżanki z branży piszą takie ładne rzeczy. Mam nadzieję, że sprawiają one tobie choćby odrobinę radości. Jasne. Mam nadzieję, że... Ja zapraszam. Tak, jesteśmy przy kolejnych pytaniach, które już się teraz pojawiają. Aha, do bazy, tak? Tak, tak, jak najbardziej. W lutym zdaje się rusza rekrutacja na różne stanowiska tutaj na stacji, więc w ramach autoreklamy jak najbardziej zapraszamy. Trzeba wejść na stronę Instytutu Biochemii, Biofizyki i PAN. Tam powinno ogłoszenie się pojawiać. Dobrze, to zaraz wygrzebiemy to w komentarzu, znaczy w tę stronę wstawimy w komentarzu, żebyście Państwo mieli dostęp bezpośrednio do informacji, może ktoś będzie zainteresowany. Pan doktor Grzegorz Lewandowski, którego pozdrawiam, zadał jedno z pierwszych pytań, jak wygląda diagnostyka laboratoryjna, jeśli chodzi o badania krwi, więc to pytanie konkretne zostawiam dla Ciebie. Była w Warszawie robiona, jeżeli o to chodzi. My tutaj jako tako nie mamy możliwości diagnostyki takiej szerszej. Mamy możliwość wykonania takich podstawowych badań na zasadzie poziom cukru, glukozy we krwi, poziom cholesterolu i w zasadzie to jest cała nasza możliwość. Wcześniej był aparat, który można było takową diagnostykę wykonywać, natomiast on został odesłany do Polski z powodu jakiejś usterki. Bardzo dziękuję Panie Grzegorzu za to pytanie i bardzo się cieszę, że jest Pan z nami po raz kolejny. Kolejne pytanie pojawiło się od Pani Jagody. Pani Jagodo, witamy bardzo serdecznie w NTLife. Cieszymy się, że jest dzisiaj Pani również z nami. I padło pytanie, była jakaś sytuacja, która medycznie Cię zaskoczyła podczas trwania wyprawy? Takie pytanie padło. Medycznie mnie zaskoczyło. Szczerze mówiąc, chyba w tym roku mogę powiedzieć, że to był bardzo spokojny rok, jeżeli chodzi o medyczne rzeczy, więc jako tako zaskoczenie chyba nie. Chyba wszystko gdzieś tam w takiej, powiedzmy, formie się mieściło, tej ratowniczej. No, poza tymi kilkoma przypadkami takimi bardziej specjalistycznymi, no to myślę, że wszystko gdzieś tam się udało ogarnąć tym takim ratowniczych takich ramach. Nie wiem, ja nie bardzo słyszę Ciebie, Jacku. Nie wiem, czy to jest kwestia u mnie jakiegoś problemu? Tak, tak. To tym razem kwestia techniczna z naszej strony. Pojawiło się kolejne pytanie z profilu My Critical Care, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję, że Państwo nas obserwujecie i słuchacie. Zostało, czy posiadacie dostęp do diagnostyki ultrasonograficznej lub jakiejś prostej analityki na zasadzie testów point of care? Jak to wygląda? Mamy aparat ultrasonograficzny, jak najbardziej, jeżeli jest taka konieczność, to zostaje on wykorzystany. Ja też jakiś tam podstawowy kurs ultrasonografii przechodziłam w ratunkowej w Roztoce dzięki Adamowi Ubychowi, także polecam jak najbardziej. I ja jako tako nie miałam konieczności używania tego aparatu, natomiast w takiej, można powiedzieć, tej podstawowej formie nie musiałam go używać, więc na szczęście nic takiego się nie działo. Raz ten aparat użyliśmy razem z lekarzami z brazylijskiej stacji do diagnostyki jednego z pacjentów, natomiast to już wykraczało takie poza moje kompetencje, poza moje umiejętności, więc przewieźliśmy ten aparat razem z pacjentem do stacji brazylijskiej i tam została dokonana diagnostyka przy użyciu tego aparatu. Świetnie, bardzo dziękujemy.
Pan Maciej Filecki jest autorem kolejnego pytania. Dzień dobry, dobry wieczór panie Macieju. Nie wiem, czy było pytanie wcześniej, bo jestem po czasie, jednak pytanie chyba nie. Jak wygląda ewakuacja medyczna z bazy? Czy są jakieś ograniczenia, ile trwa czas dotarcia? Troszkę było o tym mówione jednak, ale może więcej warto byłoby o tym opowiedzieć w tym momencie. To znaczy tak, czas dotarcia zależy od pogody znowu. Jeżeli jest pogoda lotna, to helikopter jest tutaj, myślę, że jest w stanie być tutaj do 10-15 minut. Nie chcę skłamać, bo też dokładnie informacji nie mam. Natomiast nie jest to znowu tak daleko. Więc jeżeli jest lotna pogoda, to pilot decyduje o tym, czy leci, czy nie i jak najbardziej jest w stanie tutaj odebrać tego pacjenta od nas. Natomiast to jest ewakuacja tylko do stacji, która jest też na wyspie, ale nie dysponuje pełnym takim wymiarowym szpitalem. Więc jeżeli mówimy o ewakuacji na ląd, to już jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo na ten ląd jest około 1000 kilometrów, więc to już jest wszystko logistyka tej stacji, która posiada helikopter. Ja do tej pory na szczęście nie miałam takich konieczności, więc organizowania takiej ewakuacji, więc bardzo się cieszę. A powiedz mi, kto jest właścicielem tego helikoptera albo operatorem? Czy to są jakieś międzynarodowe służby, czy to jest jakiś w ramach tego paktu antarktycznego? Jak to wygląda? To jest, jeżeli się nie mylę, to jest chilijska stacja, Frey. I to jest chyba też stacja marynarki, tak mi się wydaje, ale tu 100% nie wiem, teraz nie chodzi, bo nie chcę też prowadzić, to jest stacja Frey. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Kuczyńska, którą bardzo pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za aktywność, za ostatnią opinię na nasz temat w naszej części związanej z recenzjami, zadała pytanie, jak wygląda kwestia pomocy psychologicznej. Ja bym dodał wszystkich was, i ratownika, i wszystkich osób, które są tam w bazie. Pani Małgosiu, przepraszam, że sobie tak dodałem do tego, ale mnie to też bardzo interesuje. To jeżeli chodzi o psychologa, to generalnie mieliśmy, tak jak wspominałam wcześniej, szkolenie takie dwudniowe z kilką psychologów. I jeżeli była taka konieczność, kontaktowaliśmy się z tym psychologiem i jak najbardziej on był do dyspozycji, można było z nim porozmawiać, zaoferował swoją pomoc w każdym momencie, więc tutaj można powiedzieć, byliśmy zaopiekowani. Natomiast jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, no, sprawy życia codziennego, jakieś rozterki, no to dosyć często jednak ratownik medyczny był tym psychologiem tutaj, przynajmniej jeżeli chodzi o moją wyprawę, więc ja starałam się tam rozmawiać oczywiście z tymi, którzy są chętni do rozmowy i ze swojego jakiegoś tam doświadczenia starałam się coś pomóc. Oczywiście nie zawsze się to udawało, natomiast no, jak trzeba było to skonsultować już ze specjalistą, to tak jakby nie było tym najmniejszego problemu. Bardzo się cieszę, że wykorzystywane są również w takich miejscach umiejętności, które mimo wszystko są nam przekazywane w trakcie procesu kształcenia przeddyplomowego, czy podyplomowego, czy właśnie na wspomnianych różnych kursach. Bardzo warto polecać takie kształcenie dodatkowe, bo nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji taki ratownik medyczny na dalekiej północy czy południu się zjawi, będzie musiał być takim pierwszym psychologiem. Tak więc chylę czoła przed takimi zadaniami, bo one są z pewnością bardzo trudne. Tak, zdecydowanie. Myślę, że trzeba się starać do ludzi podejść w takim właśnie całościowym ujęciu i starać się być w jakiś sposób przyjacielem. Mimo że czasem bywa ciężko, tak, ale jednak ta rozmowa jest naprawdę, zwłaszcza w takiej mojej grupie, jest bardzo, bardzo cenna i może dużo zmienić naprawdę. Pojawiło się pytanie od pana Bartka Grondysa. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za pańską dzisiejszą obecność. Pytanie brzmi, czy macie jakieś testy psychologiczne, konsultacje psychiatryczne? Pytanie brzmi, czy to dotyczy przed wyjazdem, czy to dotyczy sytuacji już na miejscu? Panie Bartoszu, gdyby był pan tak uprzejmy
może usprecyzować, a może Dorota opowie, jak wyglądało z punktu widzenia właśnie takich testów, jakichś konsultacji przed wyjazdem na wyprawę. To tak, tak jak wspominałam, mieliśmy 2 dni w Warszawie, gdzie przechodziliśmy różnego rodzaju badania i właśnie między innymi też spośród specjalistów, z którymi musieliśmy rozmawiać, był też właśnie psycholog. I mieliśmy różne właśnie testy, musieliśmy wypełnić odpowiednie formularze i później na podstawie tego była też rozmowa z psychologiem, no i wtedy dostawaliśmy tak naprawdę ostateczną odpowiedź, czy jesteśmy zakwalifikowani do tego wyjazdu, czy nie. No i później to 2-dniowe szkolenie takie już z takiej naszej grupowej, naszego grupowego funkcjonowania w takiej małej, ograniczonej grupie, takie pod kątem psychologicznym. Było właśnie tam, to są 2 psychologów. Oni nam zadawali różne dziwne zadania, nieraz takie, które mnie osobiście nawet irytowały, to sama też muszę przyznać, ale one były właśnie po to, żeby nas wyprowadzić w jakiś sposób z równowagi, zobaczyć, jak my reagujemy w takich dosyć krytycznych sytuacjach. Oczywiście wiadomo, no to nie masz takiego przełożenia jak na sytuację tutaj, jak jesteśmy w odosobnieniu, ale już coś mogło powiedzieć o tym, w jaki sposób my działamy, jeżeli jesteśmy w jakiejś tam krytycznej, podbramkowej sytuacji. Padło takie pytanie, które nawiązuje trochę do tego, to co powiedziałaś, że Instytut prowadzi nabory na kolejne wyprawy. No i pani Dorota napisała takie pytanie, może w innym kontekście, czy można cię jeszcze odwiedzić, ale myślę, że może to już być trudne, bo niebawem już uciekasz stamtąd, ale to chociaż tak, tak czy tak. Nie? To znaczy się, sytuacja się zmieniła przez właśnie pandemię COVID, bo do tej pory jakieś możliwości odwiedzin stacji antarktycznej tutaj naszej były. Natomiast od czasu pandemii COVID jest absolutny zakaz odwiedzania baz antarktycznych. A więc w tym momencie niestety nie. No a też druga sprawa, wyjeżdżam za parę dni, mam nadzieję, że za parę dni, paręnaście może. Ale zapraszam do Bielska jak najbardziej. No właśnie, a może drodzy Państwo, na początku tego roku udałoby się zrobić kolejne spotkanie Nordic Triget Live bardzo na żywo i kto wie, może gdzieś tam w Bielsku, może w tamtych rejonach zrobimy takie spotkanie fajnych ludzi, sympatyków tego projektu, który udaje nam się realizować, więc jak będzie taka potrzeba i chęci, to możemy bardzo na żywo się spotkać z Dorotą w tamtych stronach. Co Wy na to? Napiszcie w komentarzu. Możemy. Pan Ireneusz Dramski napisał, ja to bym chciał zobaczyć pierwsze spotkanie Doroty z ukochanym psem. No to, no właśnie, to, bo ten pies jest bardzo ważny. Zdjęcie tego psa jest z tyłu, koło lifepacka, jak Państwo się przypatrzycie. Piękny psiak, no ale to też niech Dorota powie, jak bardzo się cieszy na to spotkanie. Ja nie wiem, kto się bardziej cieszy. Pies chyba jest nieświadomy tego, że się za niego spotkamy. Ja no już od jakiegoś czasu bardzo tęsknię i szczególnie chyba dlatego, że to jest taki pies odratowany, ze schroniska wzięty, przeznaczony do uspania, za agresję, także to jest taka dosyć osobista historia i no myślę, że też chcę zobaczyć, jak on się będzie cieszył. Obawiasz się reakcji? Może się tak zdarzyć, że psy z taką trudną przeszłością mogą reagować jakoś inaczej niż każdy inny psiak, który w końcu złapie, że jednak to ty? No, masz jakieś przemyślenia? Nie wiem, tak już ciekawość. Zobaczymy. Troszeczkę się obawiam, że może być taki niezadowolony, że tak długo mnie nie było, ale ktoś kiedyś powiedział, że psy nie czują czasu, więc może pomyśli, że wróciłam z długiego dyżuru i po prostu się ucieszy. Dobrze, że psy nie potrafią tak często mówić poza Wigilią, bo by tobie powiedział na pewno, że się zasiedziała tam droga Doroto na dyżurze z ubychem. Tak by pewnie wyglądało. Pytanie od pana Marcina Dzwonkowskiego. Jak wygląda opieka nad skrajnie chorym, urazowym pacjentem, gdy nie ma możliwości szybkiej ewakuacji z bazy, na przykład poprzez śmigłowiec i tym podobne? To zostawiam dla ciebie to pytanie. Jak wygląda? No, nie było takiego pacjenta, więc ja się bardzo cieszę po raz kolejny. Natomiast jeśli byłaby taka konieczność, to tutaj w tym momencie no, na tych warunkach, jakie mamy, staralibyśmy się
czy ja bym się starała plus cały mój personel dodatkowy, który jak najbardziej jest zawsze pomocny i chętny do tej pomocy. Staralibyśmy się oczywiście zorganizować wszystko, co w naszej mocy, tak? Więc jeżeli byłaby możliwość ewakuacji na pobliską stację Feras motorówką chociażby, no to myślę, że takie działania zostały podjęte. Jeżeli byłaby możliwość na przykład przywiezienia tutaj lekarza też z coraz bliskiej stacji, to byśmy się starali takie coś zapewnić. Myślę, że dałoby się tego pacjenta opiekować. Tak? Tylko pytanie jeszcze, o jakim urazie mówimy. Tak? No, tutaj można tak naprawdę wiele scenariuszy wymyśleć i ciężko mi się odnieść. Jak konkretny pacjent byśmy postępowali. Natomiast myślę, że są warunki, żeby taką podstawową pomoc zapewnić. Tylko wiadomo, byłoby to bardzo ciężkie ze względu na tak jakby jedną osobę z personelu. Wiemy, nas może jest nas wielu, jesteśmy w stanie tak jakby się zająć wieloma rzeczami. Tutaj ja bym w dużej mierze była sama. Więc to jest też taka rzecz, która no niestety spędza sens powiek czasem. Zapewniam Państwa, że Dorota jest jedną z tych osób, która byłaby dość dobrze, czy bardzo dobrze przygotowana do tego typu zdarzeń. Dlaczego? Dlatego, że jak spoglądam na bio Doroty, no to tutaj właśnie potencjalne śmiertelne urazy klatki piersiowej i ich leczenie były przedmiotem jej zainteresowania w trakcie pisania pracy licencjackiej. Więc odpowiadając trochę Panu na pytanie, no zakres kompetencyjny już mamy dosyć duży, już personalnie byśmy to mogli ogarniać, ale w dużej części to rzeczywiście ta logistyka odległości i pogoda tutaj pierwsze skrzypce chyba odgrywa. Tak już wspomniałaś kilkukrotnie tutaj. Tak, zdecydowanie to niestety lubi często uprzykrzać życie tutaj. Nie tylko takie medyczne, ale takie zwykłe funkcjonowanie. Pan Łukasz Skowronek napisał, czym dysponujecie? Chodzi o sprzęt podczas wypadku w terenie. Chodzi mi o zabezpieczenie przed hipotermią. Czym dysponujemy? Szybką ewakuacją przede wszystkim. To znaczy tak, mamy przygotowany taki pakiet w razie jakiegoś zdarzenia w terenie, że wrzucamy w pełni wyposażoną torbę czy na motorówkę, czy na skuter śnieżny, jeżeli to się dzieje w zimie i jest możliwość jazdy skuterem. No i staralibyśmy się takiego pacjenta oczywiście jak najszybciej zabezpieczyć i przewieźć do stacji, tak? Bo to jest wiadomo walka z wychłodzeniem przede wszystkim, przyniesienie pacjenta w ciepłe miejsce, więc wszelkiego rodzaju pakiety grzewcze, które gdzieś możemy na pacjenta tak jakby w terenie położyć, no i szybko, jak najszybciej go odizolować od tych niskich temperatur i szybki, bezpieczny transport do ciepłej stacji. Fantastycznie. Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy za Pańskie pytanie i troszeczkę tutaj cofnę się jeszcze do wcześniejszych wypowiedzi. My Critical Care, bardzo dziękuję za odpowiedź. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami. Tutaj widzowie piszą, że pomysł na żywo, spotkania bardzo na żywo jest również bardzo dobry. Nie trzeba będzie czekać do Kongresu Ratowników Medycznych w Polsce. I pan Ireneusz też tutaj dodał taki komentarz, że czekamy na nagranie. Pani Natalia Kapkowska napisała, że to jest dobry pomysł, bardzo bielsko, bardzo chętnie, więc mam nadzieję, Takie możliwości się pojawią, kiedy będziemy, drodzy Państwo, mogli się spotkać na żywo. I zdaje się, że tutaj pan Grzegorz Lewandowski napisał, pierwsza konferencja medycyny przedszpitalnej NT-Life 2023. No powiedzcie, że to zły pomysł. Kto jest za łapka w górę? No to panie Grzegorzu, oczywiście, ja jestem za. Dorota, co ty na to? Jak najbardziej, Jacku. Jak zorganizujesz to, rewelacja, ja przyjadę. Wiedziałem, że to nie będzie tak, że przyjmiesz na barki dodatkowe zadania, ale dobrze, nie ma problemu. Wiesz, że ja się stresuję. A
ale jak widzisz, nie masz czym. Nasza audycja już trwa blisko 2 godziny i jest całkiem miło, sympatycznie i idzie to całkiem nieźle. Pan Ireneusz Dramski napisał takie pytanie, czym jest ogrzewana stacja, jeśli dostawy dostarczane są raz w roku? I to takie no, ważne pytanie, no, żebyście tam nie marzli, prawda? Irku, odpowiem ci tak, grzejnikami. A tak poważnie mówiąc teraz, to generalnie mamy 3 agregaty takie prądotwórcze duże, one są zasilane olejem napędowym, więc co roku jest jedna dostawa, bardzo duża dostawa oleju napędowego. To tam są takie bardziej logistyczne rzeczy, jak to się dzieje, ja tam nawet nie bardzo wiem, natomiast są zbiorniki na to paliwo i mamy odpowiedzialnego za to człowieka, który tak jakby dba o te agregaty. Dostarcza paliwo, przewozi cysternami, przepompowuje, więc to wszystko jest cały czas pod kontrolą, codziennie sprawdzane są wszystkie te poziomy, czy tego paliwa brakuje, są robione obliczenia, ile tego paliwa zeszło w danym miesiącu, czy tam nawet w danym tygodniu i na podstawie tego jest zamawiane na kolejny rok odpowiednia ilość. No to też oczywiście wszystko zależy od tego, jaka jest zima, czy było zimniej, cieplej w porównaniu do poprzedniego roku. No ale jakoś dajemy radę. Jeszcze nam trochę tego paliwa zostało, więc jest w porządku. A to prawda, droga Doroto, że te agregaty prądotwórcze mają swoje imiona? Czy mają swoje imiona? Jeden z agregatów ma jakieś tam imię napisane, ale to jest... Chyba ktoś po prostu miał taką potrzebę i podpisał jeden z agregatów. Ja nawet... Nawet wiem, jakie to imię. Imię jest na W, ale dostajesz od nas, od NTLive, bojowe zadanie, żeby sprawdzić, jak ma na imię jeden z agregatów prądotwórczych w twojej stacji i napisać w komentarzu, jak wiesz, w internetach się to robi, że się coś pisze. Ja wiem, jak się nazywa, ale a to nie proszę, wiem, czy mogę mówić. No to moje pytanie. Możesz mówić, jak ma na imię, jak się nazywa pieszczotliwie jeden z agregatów prądotwórczych w twojej stacji antarktycznej. Wiolcia. Pozdrawiamy Wiolcia. Wiolcia. Tak, drodzy Państwo. No, ktoś miał, mówię, potrzebę, nazwał, także nie znam historii dokładnej, ale faktycznie jest tak podpisany agregat. Tak, drodzy Państwo, jeżeli pogooglacie trochę odnośnie takich sytuacji, żeby zgłębić temat o bazie, o zdjęcia, oglądając zdjęcia czy przyglądając materiały, jest piękne zdjęcie, które pokazuje rzeczywiście ujęcie na 3 agregaty i wiolcia właśnie stoi po środku i tam jest na zdjęciu. Ja może znajdę to zdjęcie, to może w komentarzu uda mi się rzeczywiście to pokazać. Pan Grzegorz jeszcze wcześniej napisał, a co w przypadku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego? Czy to też ewakuacja, czy jak to wygląda? Proszę opowiedz, proszę cię. Ja myślę, że na pewno konsultacja z lekarzem, który jest w stanie zadecydować, bo ja bym nie podjęła decyzji takiej, żeby takiego pacjenta zostawić tutaj na pewno, więc myślę, że pewnie ewakuacja, no bo jednak to jest taki stan, którym ja bym miała pewne obawy, żeby takiego pacjenta tutaj zabezpieczać. Nawet nie wiem, czy by się ktoś ze stacji tutaj, znaczy jeżeli byłaby pewnie konieczność, wiadomo, w środku zimy w stacji, może lekarz ze stacji Bradlickiej by się podjął, jeżeli musiałby się pewnie podjąć, tak, no bo to są już takie krytyczne zdarzenia, które zdarzają się, bo na nie też nie mamy wpływu. Ja myślę, że jeżeli ja bym miała się czegoś takiego podjąć, no byłoby bardzo stresujące. Świetnie. Jest pan Jędrzej, który czuwa. To drugie i trzeci agregat. Teraz nazwać trzeba Wiesław i Leokadia. No tak, tak. Coś, droga otwarta, coś trzeba nie, przyjechać, oczywiście. Podpisać. Nie ma problemu.
To są właśnie, drodzy Państwo, widzowie i słuchacze NT Live, którzy są niezawodni i no co tu dużo powiedzieć, jesteście Państwo najlepsi. Pani Małgorzata napisała jeszcze jedno pytanie, skąd macie wodę do spożycia, bo z lodowców to destylowana niemalże. No nie wiem, jak to wygląda tutaj w tym wypadku. Tak, właśnie wodę mamy stąd, że w pobliżu są lodowce dokładnie i mamy takie jeziorko niedaleko stacji, w nim jest magazynowana woda, która spływa z lodowców. Przechodzi przez odpowiedni proces filtracji i później jest już zdatna do spożycia. A jeżeli chodzi jeszcze o lodowce, no to taka ciekawostka, bardzo smaczne są drinki z lodem z lodowców, także polecam. I nie trzeba było tego wypikać, bo w NT Live można powiedzieć praktycznie wszystko, co się chce, nawet jeżeli mowa o drinkach i o lodzie. Tak więc jeżeli Dorota, zarówno jako medyk i doktor geologii, poleca drina z lodem z lodowca, to należy się zastosować do takiej wskazówki. Pan Paweł do nas dotarł. Bardzo się cieszę, panie Pawle, że jest pan z nami. Dziękujemy za serdeczne pozdrowienia. Pojawiło się też pytanie od pana Konrada. Czy jest ktoś, kto pełni funkcję fryzjera, czy każdy radzi sobie sam? Jak to wygląda? No takie proste rzeczy są właściwie też bardzo ciekawe, zgadza się. Tak, jest tutaj Ola na stacji, która jest obserwatorem morskim i specjalizuje się również w fryzjerstwie. Także jak najbardziej jesteśmy zaopiekowani pod tym kątem również. Może na zakończenie tych pytań, bo już mam nadzieję, że wszystkie zadałem, pojawił się bardzo ładny komentarz pani Gosi Pilarskiej, która napisała: pani Doroto, wszystkiego dobrego, wspaniałe doświadczenie, ogromna odwaga, szacun i oczywiście zdjęcia przepiękne, trzymam kciuki za kolejne wyzwania, bo coś czuję, że to nie koniec. Tak więc taki komentarz myślę, że warto tutaj przytoczyć. No ja się bardzo cieszę, że takie komentarze od widzów i słuchaczy pędzą bezpośrednio do ciebie w twojej stronie. Ja też bardzo dziękuję za takie miłe słowa i słowa otuchy i za te wszystkie komentarze. A co życie przyniesie, to się pokaże. Myślę, że nie ma też co wyrokować. Czas pokaże. Tak jest. Pojawiło się pytanie, które nawiązuje troszeczkę jeszcze do tej stomatologii, o tych wypełnieniach, o których mówiłaś na początku, ale może jeszcze proszę uprzejmie miejsce dla pana Łukasza, znajdźmy odpowiedź na to nurtujące jego pytanie. Tak, jeżeli chodzi o przypadki stomatologiczne, to tak jak wspominałam, w poprzednich latach było tego troszeczkę więcej, bo na 9 osób 6 osób wymagało interwencji stomatologicznej. No my tutaj mamy możliwość założenia wypełnienia tymczasowego, które też jest rekomendowane. Natomiast jeżeli jest już konieczność jakiejś interwencji stricte stomatologicznej, gdzie trzeba, nie wiem, czy wyrwać zęba, czy zatruć, czy założyć stałą plombę, no to na czas lata antarktycznego jest tutaj możliwość konsultacji czy interwencji stomatologa, który przyjeżdża na stację brazylijską. Albo no, jeżeli są statki turystyczne, czasem jeżeli jest taka konieczność, no to pyta się, czy na takim statku jest akurat obecny stomatolog, czy jest taka możliwość, żeby tutaj się zaopiekować takim pacjentem. Pojawiło się pytanie, droga Doroto, związane z nagłym zatrzymaniem krążenia. Od naszego jednego z widzów, od naszego słuchacza, który no, to pytanie zadał. Wspomniałaś, że kończąca się twoja wyprawa minęła, Bogu dzięki, bezpiecznie, bez takich zdarzeń. Niemniej jednak pozwolisz, że no, to pytanie zamieścimy tutaj, żebyśmy mogli ewentualnie na nie odpowiedzieć mniej lub bardziej konkretnie. To był przypadek nagłego zatrzymania krążenia. Wspomniałaś, że nie w trakcie twojej wyprawy. Tak, na mojej wyprawie na szczęście nic takiego się nie zdarzyło. W przeszłości takie przypadki się zdarzały, chociażby w początkach powstawania stacji doszło do śmierci na stacji. Stąd mamy m.in. wzgórze Włodzimierza Puchalskiego, to jest
Fotograf, badacz, działacz tutaj taki polarny, który no, niestety no, zdarzyło się, że zasłabł, doszło do zatrzymania krążenia, no i jako, że nie było możliwości wywiezienia zwłok, został tutaj pochowany na pobliskim wzgórzu przy stacji. Więc zdarzają się takie sytuacje. Kilka lat temu też doszło do takiego nieszczęśliwego zdarzenia, no ale tak jakby z racji na to, że jest to dosyć świeże zdarzenie i nie do końca mogłoby być bolesne dla niektórych osób po prostu tego tematu nie będę tak naprawdę poruszać tej sprawy sprzed kilku lat. Mhm. Mhm. Wydaje mi się, że no, też nie byłaś członkiem czy uczestnikiem tej wyprawy, nie byłaś członkiem zespołu terapeutycznego, więc tak, wydaje mi się, że nie posiadając tej wiedzy elementarnej, szczegółów, konkretów wynikających z naszej pracy, ta wypowiedź powinna satysfakcjonować naszych widzów i słuchaczy. Mnie osobiście bardzo satysfakcjonuje i raz jeszcze podkreślam, że zadania, jakie przyjmujecie wy na siebie, medycy, czy ty i pozostali państwo, którzy byliście wcześniej w bazie na południu globu, jesteście bardzo odważni i przyjmowanie na siebie takiej dużej odpowiedzialności i stresu z tego wynikającego zasługuje naprawdę na duże słowa uznania i podziwu. Myślę, że nie jeden z nas, który wydaje mu się, że jest odważnym człowiekiem, no nie zdecydowałby się na taki ruch. Tak więc z mojej strony przyjmij to jako wielkie słowa uznania i szacunku za twoją postawę. Dziękuję bardzo i gratuluję również innym medytom, którzy tu byli i podejmują się takich nieraz też mocno szalonych wyzwań, bo to nie tylko Antarktyka, to również wszelkiego rodzaju działalność w wysokich górach i w różnych innych ciężko dostępnych miejscach, także też ukłon z mojej strony, w stronę nas wszystkich, którzy się odważą. Hmm. Warto robić odważne rzeczy, wtedy ta nasza granica jest przesuwana coraz dalej od nas i wtedy też odkrywamy, że są chyba większe możliwości realizowania siebie i okazuje się, że jeszcze więcej możemy, jeszcze więcej udaje się robić, no jeszcze więcej osiągamy. No wydaje mi się, że to jest chyba wielka rzecz. Ja jestem przekonany, że jest taka wielka rzecz. No, pan Grzegorz zadał pytanie, podziwiam panią Dorotę, to wielka odwaga, sukces, ale kto to doceni? No właśnie, to moje pytanie, jakie masz plany po powrocie do Polski? Jak to u ciebie wygląda w tym momencie? Opowiedz w kilku zdaniach już na zakończenie, przed rozwiązaniem naszego konkursu, co ty będziesz chciała robić? Już wiemy, że koleżanka twoja napisała, że musisz koniecznie przez Madryt do Polski wracać, bo tam jest pewnie jakaś impreza powitalna. Tak, Emilka się zgłosiła. Przepraszam, Emilko, nie widziałam twojego komentarza, ale oczywiście widzimy się w Madrycie. Ja znajdę jak najbardziej. Tak, znajdę za chwilkę ten komentarz, a może odpowiedz, jakie masz plany po powrocie? Tak. Jak sobie to narysowałaś w swojej głowie? To znaczy się plany. No i ja pracowałam przed wyjazdem w zespole ratownictwa medycznego w Oświęcimiu i tak jakby z racji tego, że tu się pojawiłam, kontrakt, można powiedzieć, się przerwał, więc ja bardzo chętnie bym wróciła z powrotem do zespołu ratownictwa medycznego. Jest to jednak jakaś taka część mnie, którą naprawdę lubię, uwielbiam. Dyżurowanie z bardzo fajną ekipą przyjaciół to jest naprawdę coś, co jest, myślę, potrzebne. Tak ciężkiej pracy, ale myślę, że będę czegoś szukać takiego podobnego, czegoś nowego może. Myślę o pracy w dyspozytorni medycznej, ale to się jeszcze wszystko okaże, czy to się uda. Natomiast mało wrażeń mam przez ostatni rok, także myślę, że dyspozytornia mi to wszystko zrównoważy. No ale jestem na etapie poszukiwania czegoś, jakiegoś nowego obszaru takiego z ratownictwa medycznego. Ale mówię, tak jak mówię, z utęsknieniem patrzę w stronę zespołów wyjazdowych. Także myślę, że będę się kierunkować w tą stronę.
Jestem przekonany, że teraz, kiedy z takimi doświadczeniami wrócisz do Polski i do tych swoich ukochanych, rodzinnych terenów, to tak się pewnie stanie i będziesz mogła wrócić do swojego zawodu, a nuż znowu trafisz na UBH i znowu będzie fajnie i znowu będziecie pić ulubioną kawę w tych ulubionych miejscach. Czego naprawdę tobie życzę. Znalazłem ten komentarz od pani Emilii. Mam nadzieję, że on się teraz wyświetli. Pani tak, Emilia napisała, że tak, że najpierw ale potem Madryt. Tak, najpierw się trzeba przywitać z psem, z babcią, z rodzinką, a potem Madryt od razu. Tak, zdecydowanie. No, trzeba też się troszeczkę doświetlić jednak tutaj. Jest, no. Człowiek po zimowaniu to jest taki nieopalony człowiek i to trzeba wziąć pod uwagę. Filtr 50 i lecimy na plażę. Nie, zdecydowanie jakieś wakacje w ciepłych krajach, to myślę, że każdy z nas zimowników coś takiego będzie planował, bo trzeba zrównoważyć tą zimę w jakiś sposób. Absolutnie tak. Pan Ireneusz napisał, u nas w DE brakuje takich ludzi jak ty. Gdziekolwiek to DE jest, to bardzo Niemcy. Cieszę z takich opinii. Mm. Tak, tak. Do Niemiec też się wybiera. No to panie Ireneuszu, to a proszę tam się połączyć w tym przekazie. Czerwony niemiecki krzyż, no to brawo, dziękuję, że reprezentuje pan tę organizację, no jest pan naszym człowiekiem w DRK, no to jeśli się pan tak sprzedał w tym momencie informacyjnie, to może kiedyś pojawi się pan w NT Live i opowie pan, jak to wygląda, jeśli chodzi o pracę w DRK. Co pan na to? Rzucam wyzwanie. No przegadania wszystko. Tak, a napisał... Tak, napisał Adam Ubych, że żona moja to ogląda. Ale my z Karolinką się bardzo dobrze znamy. To jest takie jedno podwórko wielkie, także nie ma, myślę, najmniejszego problemu. Karolina, nie masz nic przeciwko. Tak, absolutnie. Pan Michał Pawlik napisał, że dyspozytor w Bielsko-Białej, to będziemy się słyszeć. Rozumiem, że pan Michał jest dyspozytorem, albo przynajmniej członkiem zespołów ratownictwa medycznego. My z Michałem się znamy właśnie z zespołów ratownictwa medycznego. Jak zaczynałam moją karierę, można powiedzieć, ratowniczą, to właśnie Michał mnie też wiele rzeczy nauczył, bo byłam na praktykach właśnie między innymi pod opieką Michała, także pozdrawiam cię, Michał, serdecznie i cały zespół S6, byłego S6. Pięknie, ekstra. Pan Zbyszek, którego pozdrawiam, panie Zbigniewie, bardzo się cieszę, że pan jest z nami. Napisał, że tak, zapraszamy do Niemiec i tutaj też pan Zbigniew podzielił się informacją, że startuje na wolontariat do DRK. Panie Zbyszku, trzymamy kciuki, żeby się panu udało spędzić ten wolontariat jak najlepiej. Pan Adam Grzybowski, Dorcia Filiżanka na ulubioną kawę w BB Wyspo już czeka, tak więc widzisz, słuchaj, jeszcze żeśmy dobrze nie zakończyli audycji i już otrzymałaś przynajmniej 4 miejsca propozycje do wypicia kawy, tak więc nie jest najgorzej. Super, super, rewelacja. Wracam i od razu piję kawę z wszystkimi. Ekstra, no to super, bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, jeżeli nie pojawia się więcej pytań takich konkretnych, medycznych, stricte związanych z pracą ratownika medycznego w jednej z najbardziej oddalonych części świata, jak to wczoraj napisał na swoim profilu facebookowym Prehospital Blog Tomek Janus, dzisiejszy odcinek to jest Prehospital przez duże P, bo już dalej się nie dało, naprawdę, już dalej nie można, chociaż może się okazać, że jeszcze na tej naszej planecie słucham. Nie, to było w formie żartu. Jeszcze jest chyba dalej stacja, okay. Stacja na przy samym biegunie, także, ale tam jest już zimno. Nie.
Tam już jest zimno, tam już nikt nie jeździ. Jeśli się uda, to tak. Pan Ireneusz napisał, jeśli kawa, jak już kawa ze wszystkimi, to drink też jest takim fajnym. Cieszę się bardzo, że się Państwu dzisiaj to spotkanie podobało. Są z nami osoby, które nas pozdrawiają, które były wcześniej też zapraszane do NT Live, a więc bardzo, bardzo się cieszę, że no, taką popularność dzisiaj ten nasz odcinek przyniósł. Tak więc, no tak, można też z ICC. No dobrze, będziemy się starać, żebyśmy również mogli zapraszać fajnych gości, jeszcze bardziej się będziemy starać w 2023 roku. Pan Adam Grzybowski napisał wyzwanie dla nas, dla NT Live, medyka ze stacji kosmicznej. Dobrze, ja się postaram, nie wiem czy się uda, ale mam nadzieję, że tak będzie. No dobrze, 21:14 to chyba taki dobry czas, żeby jeszcze raz przypomnieć wszystkim Państwu o tym, żebyście nosili odblaski, żebyście ubierali takie elementy odblaskowe, które warto przypiąć sobie do ubrania. Spływają do nas fotografie od naszych widzów i słuchaczy, którzy takie odblaski zaczynają nosić przy sobie, co jest dla nas bardzo miłe i niebawem pojawi się album, w którym będziemy wrzucać te fotografie. W jakiej kooperacji, z jakim profilem na Instagramie, wszystko, drodzy Państwo, dowiecie się już niebawem, a teraz jestem przekonany, że to jest najlepszy czas do tego, żebyśmy rozwiązali konkurs, który około godziny 20:07 dokładnie żeśmy uruchomili i teraz bardzo bym Cię prosił, żebyś rozwiązała ten konkurs. Ja przypomnę, jakie było pytanie. To pytanie trzeba było na nie odpowiedzieć, a odpowiedź przesłać bezpośrednio na adres mailowy, który żeście Państwo zobaczyli na ekranie i który był podany również w komentarzach do wydarzenia. W okolicy stacji znajduje się szczyt, którego nazwa jest taka sama jak jednego z popularniejszych szczytów w Polsce. Autorką pytania jest Dorota. No i jaka jest odpowiedź, moja droga? Kasprom Wymiar. Bardzo dobrze, cieszymy się bardzo. I teraz zaglądamy szybko do naszej skrzynki. No, dobrze, ja patrzę. O, bardzo trudny ten konkurs. Zobaczymy. No tak, o godzinie 20:15 padła pierwsza prawidłowa odpowiedź. Pan Radek S. udzielił tej odpowiedzi. Panie Radosławie S., proszę się teraz odezwać w komentarzu do nas, żebyśmy zobaczyli, któż to taki jest. Brawo, brawo, gratulacje. Cieszę się bardzo. Czy pan Radosław S. jest z nami? Jeśli nas słucha, to bardzo proszę. Jeszcze nawiążemy do nagrody. Może się uda jeszcze raz ją wyeksponować. Będziemy pana prosić, żeby się pan skontaktował z nami jeszcze raz i omówimy szczegóły związane z odebraniem tej nagrody. Ale proszę o... O... Prawie jest, tak. Widać. Uda nam się to zrobić. O, widać coś? Jest. Bardzo ładnie. Tak, tak. Udało się. Drodzy Państwo, czy jest z nami pan Radosław? Chyba pana Radosława nie ma, ale postaramy się drogą mailową złapać pana Radosława i poinformować go, że no, został jako pierwszy odpowiedział prawidłowo na zadane pytanie przez Dorotę. Gratulacje. Mam nadzieję, że informacja dotarła do ciebie, Doroto, i do wszystkich widzów, słuchaczy. Tak. Tak, ja słyszałam, tak. Twierdzam, no dobrze, wysyłam, jak tylko wrócę do kraju. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. No to czas podsumować nasze spotkanie dzisiejsze. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona ze spotkania z widzami i słuchaczami NT Live. Jakbyś mogła tak ogarnąć w kilku zdaniach dzisiejszą rozmowę, będę bardzo wdzięczny. Może polecisz nam coś ciekawego z lektur, do jakich warto zaglądać, może coś czytałaś ciekawego w ostatnim czasie. Proszę uprzejmie, ostatnie kilka zdań należą do Ciebie.
To tak, ja bym bardzo chciała przede wszystkim podziękować za zaproszenie, że miałam możliwość podzielić się tym, jak tu wygląda praca w takich warunkach, w takim miejscu, jak wygląda funkcjonowanie stacji, w jaki sposób to wszystko, co jest tak odległe, okazuje się w jednym momencie tak bliskie i tak niesamowite. Gorąco polecam, jeżeli ktoś chciałby zaznać takiej przygody, poczuć się w takim wspaniałym miejscu, z tak wspaniałymi ludźmi, w taki szczególny sposób tutaj się poczuć. Zapraszam, bo naprawdę warto odbyć taką podróż, taką przygodę życia tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sprawy takie medyczne, warto czasem sobie zaufać i tak jakby pójść za głosem serca, że chce się zrobić coś wyjątkowego, coś większego. I nie bójcie się, polecam jak najbardziej. Jest to niesamowite doświadczenie. Naprawdę warto poszerzać swoje horyzonty o takie rzeczy, jeżeli tylko życie i to sytuacja, w jakiej jesteście, pozwala na to. Jeżeli chodzi o jakieś lektury medyczne, przygotowałam sobie tutaj taką malutką książeczkę, którą to jest interna szczeblika. Warto się tak powiem, posiłkować czasami fachową literaturą. Kilka razy do niej trzeba było zaglądać z racji na to, że jednak te zdarzenia, które tutaj się, no życie po prostu, zdarzenia, które tutaj się przytrafiały, czasem wykraczają po prostu poza takie zwykłe ratownictwo. Warto się posiłkować tym podręcznikiem. Natomiast ja wciąż czekam na powrót do Polski, gdzie będę mogła zamówić sobie parę nowych pozycji, które wyszły wcześniej do tego roku, jak mnie nie było, i myślę, że po powrocie zagłębię się w to wszystko na nowo i zobaczę, co tam słychać w naszym świecie ratowniczym. Myślę, że chciałabym kiedyś może jeszcze faktycznie pojechać inne zakątki naszego pięknego świata. I może to się kiedyś uda zrealizować, ale wszystko jest jeszcze do zaplanowania, także wszystko przed nami. Także nie bójcie się, zapraszam jak najbardziej na tą stację. Myślę, że to będzie niezapomniane doświadczenie dla każdego z Was. Serdecznie Was pozdrawiam z tego miejsca. I mam nadzieję, że uda się spotkać na jakimś spotkaniu na żywo, tak naprawdę na żywo. Będzie nam ogromnie miło. Kolejne komentarze, kolejne pozdrowienia ciepłe. Dorota, jestem pełna podziwu dla Twojej pracy i odwagi do podjęcia takiego wyzwania. Dziękuję za wspaniałe spotkanie. Pan Bartosz również napisał, dziękuję, takie miły wieczór, również w wydaniu, w komentarzu od pana doktora Grzegorza Lewandowskiego. Tak więc sama widzisz, że nie było tak źle. Myślę, że będziesz wspominała nasze spotkanie no dobrze i miło, bo my na pewno będziemy wspominać je bardzo ciepło i bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, no, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy, pomimo obowiązków, pomimo odpowiedzialności za tych wszystkich ludzi, których masz. Pani Agnieszka też napisała, że ogromnie podziwiam takich ludzi jak pani Dorota. Przyjąć taką odpowiedzialność w warunkach odosobnienia wymaga ogromnej odwagi. Mam nadzieję, że zostanie pani odpowiednio doceniona po powrocie do Polski. Wspaniale, że tacy ludzie są jak pani. Tak więc dołączam do takiego pięknego komentarza. Na pewno tak. Dziękuję za ogrom tych wspaniałych słów i naprawdę ja jestem mega, mega wdzięczna za zaproszenie i czuję się naprawdę wyróżniona. Także dziękuję Jacku, dziękuję Adam po raz kolejny. Także czekam na te wszystkie spotkania. Tak też będzie. Bardzo, bardzo się cieszę. Pan Paweł też dopisał jeszcze, że widzimy się w Bielsku w tak, oddziale MSM. Tak więc tak. Niech tak się, drodzy Państwo, stanie. Korzystając jeszcze z takiej bardzo małej chwili okazji, zapraszam już wszystkich Państwa do tego, żebyście zajrzeli na nasze profile mediów społecznościowych. Zachęcam do Spotify, zachęcam do YouTube,
Zachęcam do tego, żeby pojawić się na naszym profilu facebookowym, gdzie można napisać opinię, recenzję o naszych NT Live, naszych odcinkach. Bardzo nam na tym zależy, bo tworzymy takie fajne nasze portfolio, naszej działalności, gdzie kolejne odcinki, a jest już ich 82, właśnie kończymy ten 82, chcemy opatrzyć wszelkimi komentarzami, opiniami, które właśnie padają od widzów i słuchaczy i od gości NT Live, więc będę też namawiał Dorotę do tego, żeby kilka słów na temat swoich wspomnień z dzisiejszym wieczorem do nas napisała. No tak też pewnie będzie. Mam nadzieję, że znajdziesz na to kilka czasu. Tak, jak najbardziej, Adam. Pójdziemy do Zoi. Tak, jak najbardziej odpowiem na pytania zdecydowanie, jeżeli się jakieś pojawią. Zachęcam jak najbardziej do kontaktu. No i oczywiście do brania udziału w rekrutacji, bo nie tylko ratownicy medyczni są potrzebni, ale mechanicy, energetycy, także jest tu sporo wakatów, żeby obsadzić, także jeżeli ktoś ma ochotę na przygodę i zobaczenie takiego wspaniałego miejsca jak to, to myślę, że warto. Dobrze, to wydaje mi się, że 82. odcinek NT Live z udziałem pani dr Doroty Podgórskiej możemy uważać za zakończone i tak jak powiedziałem przed chwilą, z pewnością będziemy do niego jeszcze wracać, nie tylko na Spotify, nie tylko w relacji już takiej wtórnej na Facebooku, ale też w tym naszym kanale, na tym naszym kanale YouTube. Za co jestem Państwu bardzo wdzięczny, jeżeli dokładacie te subskrypcje do swoich ulubionych. Tak więc raz jeszcze kłaniam się wszystkim Państwu, dziękuję za bardzo miło spędzony wieczór. Zapraszam już 20 stycznia do kolejnego odcinka NT Live, a wydarzenie na ten temat pojawi się już niebawem na naszym profilu. Machamy do Państwa bardzo mocno, serdecznie i cieszymy się bardzo, że pogoda dzisiaj była tak bardzo łaskawa, że udało nam się bez większych problemów przeprowadzić audycję NT Live z Antarktyki, prawda, droga Doroto? Tak, zdecydowanie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy, dobrej nocy, wszystkiego dobrego. Jacek Borowiek, Nordic Secret Live.